Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie. A dziś zaczynamy naszą przygodę z Top Model sezon... Który to jest sezon? Sezon 13. Oby nie był pechowy. Odcinek oczywiście pierwszy. Ja tylko przypomnę o możliwości postawienia mi kawy, herbaty, koktajlu, czego tam sobie życzycie. Wszystkie linki jak zwykle w opisie. Pamiętamy również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. A jeszcze takie krótkie zastrzeżenie. Nie będę udawał, że miałem coś w życiu wspólnego z modelingiem. Tak samo jak ten program od dawna nie udaje, że ma z nim cokolwiek wspólnego. Więc moje podejście nie będzie tutaj profesjonalne. Oczywiście ja wiem trochę rzeczy na temat modelingu, albo przeczytanych, albo zasłyszanych. Jeżeli będę sądził, że coś z mojej wiedzy jest na tyle sensowne, to się też odniosę do jakichś bardziej konkretnych rzeczy profesjonalnych, zawodowych. Natomiast nie na tym się tutaj ja będę skupiał. Jestem tu dla dram, dla emocji, dla całej reszty. Bo przecież o to w tym show też chodzi. Więc ja już nie przedłużam tego wstępu i co, i jak zwykle lecimy z tym koksem. Moi drodzy, moje drogie, klasycznie szmata na kolano udo, trochę pudru, róż na ryj. A na przykład jeżeli chodzi o zdjęcia, to trochę będę się mógł wypowiedzieć, no bo sam robiłem bardzo dużo zdjęć. Prowadziłem Instagrama, jakieś tam pierdolety, srety, bajery, szmery. Więc tutaj coś tam, wiecie, znam podstawowe zasady, więc tu może się wypowiem jakoś bardziej. No a reszta to zobaczymy, jak to wyjdzie. Nowy sezon Top Model starts now. Mamy naszą Joannę. Będzie się dziać. Joanna jest tylko jedna, umówmy się. Przed wami mega trudne zadanie. O, Malwina Wędzikowska. Ojej, reagowałem na The Traitors. Bardzo dobre reality show dla mnie w ostatnich latach. Chyba najlepsze. Tutaj macie moje reakcje. To jest ikoniczna seria na moim kanale. Nowe wyzwania. Musicie dzisiaj otworzyć swoją wyobraźnię. Super! Spektakularne sesje. A to akurat fajnie wyglądało. Wiecie, zdjęcia w ruchu masakrycznie trudne. I teraz. Utrzymaj pozę. Wow. Ale oczywiście musimy mieć zdjęcia pod wodą, które wychodzą zazwyczaj tragicznie w tym programie, no ale cóż, może w tym razem je doświetlą, bo pamiętam, że był taki sezon, że po prostu nawet nie doświetlili tych zdjęć dobrze. Nice. Okay. Zaskakujące wybiegi. Ja bardzo lubię Kasię Sokołowską, w sensie, no uwielbiam ją, ona jest tak profesjonalna w tym. Go! Brawo. Dla takich chwil warto żyć. Niesamowici ludzie. Look at those legs. Weź wygraj ten program, co? Jo! O co chodzi? Nie poddawaj się! Ja nigdy nie widziałam tak zestresowanego człowieka. Jest ci zimno, ale ma ci ładnie być zimno. To jest fashion, rozumiesz? To jest fashion! Not from Russian! And a new girl on board. Let's rock and roll. Dobrze! Łakuj się! Jeśli wydaje wam się, że jesteście na to gotowi, to tylko tak wam się wydaje. Czy ona nie brała udziału w jakiejś poprzedniej edycji czasem? Tak mi się coś kojarzy? Była bardzo niska z tego, co pamiętam, a i tak ją wzięli. Ostatnie minuty! Mocniej, mocniej i poza, na raz. Nie poczułem tego, nie chcę o tym gadać, źle mi poszło. Stop dreaming, start believing. Nagrodą dla zwycięzcy jest 200 tysięcy złotych. Kontrakt z Międzynarodową Agencją Modelek i Modeli Selective. Czy nie podwyższyli czasem? Bo było wcześniej chyba 100? Czyli inflacja, inflacja, inflacja. Oraz sesja okładkowa w miesięczniku Glamour. To już 13 raz. Na wielkim castingu spotykają się marzyciele z całego kraju. Wydaje mi się, że jestem dość ciekawą osobą, więc... No to jest najważniejsza rzecz w modelingu, bycie ciekawą osobą, co nie? W tym profesjonalnym takim, to właśnie chodzi. No wiadomo, że to pomaga, ale czy to powinno być główne kryterium? Nie wiem, ale jestem tu po to, jestem tu dla tych właśnie osobowości. Więc po prostu będę sobą, zażaruję wszystkich moim uśmiechem.
Też wiecie, teraz się trochę ten świat modelingu tak naprawdę przenika ze światem influencerów. Ciężko nieraz powiedzieć, co jest już czym. Wszystko jest wszystkim. Top model. Same marzenia nie wystarczą. Trzeba mieć to coś. Być świetnie przygotowanym. Pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu. Trzeba mieć też tu. Ale przede wszystkim mocno wierzyć. To właśnie ja wygram Top Model. To ja wygram Top Model. Uczucie wartości, bardzo ważna sprawa. Oby było zdrowe, a nie ego w kosmosie. Top Model jest moje. Mając energię, mając chęci do działania i dyscyplinę, można osiągnąć niewyobrażalne rzeczy. Ale najpierw trzeba wykonać ten pierwszy krok. Nie będę się stresowała, mam nadzieję. No i pokażę się jak z najlepszej strony. A to wcale nie jest takie proste. Szczególnie w szpilach. Cześć kochani, jesteśmy właśnie na castingach do Top Model. Słuchajcie, jest tu wiele charyzmatycznych ludzi, wiele pięknych twarzy, więc konkurencja jest bardzo duża. Bardzo fajne oko. Zobaczymy, kto dostanie się do domu. Sofia Konecka-Meneskal. Objawienie 12. edycji Top Model. Tak mi się coś zdawało właśnie. Zderzenie zjawiskowej urody i drapieżnego charakteru. Po udziale w programie zawojowała wybiegi i okładki, a teraz wraca jako nasza nowa współprowadząca. Będzie można wodę po prostu prosić, taką do pod stół? Jest woda. No to ja wiem, może stoi tutaj od Mam Talent? No tak, tak, dokładnie. Marcinie, ona jest po prostu zatruta. To jest czarna polewka. Nie od Mam Talent. To jest przewodzianka o wojewódzkiego przynosiła. Ja już tutaj Kajka widzę na okładkach magazynów, billboardach, wszędzie. Będzie o nim głośno. Joanna Krupa, you are so sweet, I love you very much. Będzie co ma być. Tutaj trzeba dać dużo tego. Czego? Podkładu, no. A i to mam trochę za ciemno, wiesz? Tapety nigdy za wiele. Puder, róż. Pomimo, że morda nie ta już, no to... Zawsze, słuchajcie, pomaga. Będzie chwila prawdy, chwila ekscytacji. Ale to jest ścianka pod kolor mojej bluzki. O, widzisz. No. Oj, mamy chyba problemy techniczne. A może ktoś nie zapłacił rachunku za prąd? W każdym wieku można zmieniać swoje życie. Cześć, jak masz na imię? Cześć, Tymek. Tymek! Skąd jesteś? Tymek. Generalnie z okolic Poznania. Fajną ma bardzo fryzurę, podoba mi się. Taki artystyczny nieład, który mi nigdy nie wychodzi. Próbuję od 15 lat. No i skończyło się na lokach. Bie zdrowa. Zobaczymy, czy tam się poczujesz jak w domu, tego ci życzę. Dzięki. No znowu my. Sorry. To znowu oni. Znowu my, sorry. Sorry. 13. Sorry, not sorry. 15 lat później. Sorry, same story. To jest 15 lat później, no. Zaczynamy. Kalafior na głowie. Naprawdę? Chyba kalafiora nie widział. Może mu się z brokułem pomyliło. Cześć. Cześć, dzień dobry. Jak się nazywasz? Tymek Zimny. Tymoteusz. Niby zimny, a jednak gorący. Jesteś fanem Limala czy Modern Talking? Bo patrząc po tej fryzurze to... Dzisiaj akurat włosy są trochę dziwne. No nie wiem, no. No są długie, trochę mu tak się ten... Ułożyło jak się ułożyło, jakby go trochę coś strzeliło. Pozytywna energia na przykład. Mama moja przeważnie mówi, że jak Patrick Swayze, bo przeważnie są inaczej zrobione, a dzisiaj jest trochę chaotycznie. A to jest bardzo dobre porównanie akurat. Ale generalnie wyglądam spoko na bok, middle part, można z nimi dużo działać. Można zrobić metamorfozę. Ciekawe, czy te włosy się w takim stanie ostaną. A, jak wszystko wiesz, no popatrz, dobra. Mów coś o sobie. Poczekajcie, Tymoteusz to jeszcze nie jest do końca przekonany, czy on w ogóle może wejść do naszego programu, bo my się poznaliśmy na Zoomie. No proszę, jaki sportowiec nam się trafił. Na torze szóstym doświadczony reprezentant Polski Tymoteusz Zimny. Jestem olimpijczykiem z Tokio, biegam 400 metrów. O kurde, no mega! Ja pierdzielę. Ja bieganie nie, ale popatrzeć można. Z konkrety. Konkrety, no jest to rok olimpijski. Ja jestem w szerokiej kadrze do Paryża. Wow. Te dwa są najważniejsze z Mistrzostw Europy, srebro i brąz. Z Mistrzostw Polski, z podium, przeważnie złote.
Stało się w sumie tak, że ja byłem trzecim pokoleniem, które z lekką atletyką w jakiś sposób musiało być związane, bo moi rodzice, jak byli na studiach i w liceum, to trenowali lekką atletykę. Ja mam nadzieję tylko, że on to robił z pasji, a nie dlatego, bo rodzice to robili. Wiecie, no takie spełnianie na przykład niespełnionych albo nieraz wyimaginowanych marzeń rodziców. Czy to daje szczęście? Z pewnością nie. Mam nadzieję, że to była pasja. I to jest pasja. Moi dziadkowie również. I skąd nagle, mimo tylu sukcesów, pomysł na top model? Miałem operacje dwie w okolicach Achillesa i pięt. Generalnie polegało to na spiłowaniu kości. O kuźwa, weź się. Spięty. Mój plan był właściwie taki, że do 26-27 roku życia, jak tak jest spoko w tym sporcie, to jedziemy z tym. Ale teraz już chcę czegoś nowego, już mi jest trochę szkoda czasu, bo przed igrzyskami mieliśmy 220 dni zgrupowań i mam psychicznie już tego trochę dość. Czyli taka emeryturka w top model, co? No to brzmi fajnie, no. Faceci mają generalnie więcej czasu niż kobiety w tym zawodzie, więc jeśli kobieta ma, dziewczyna 26-27 lat, no to już jest chyba taki ostatni dzwonek, tak mi się wydaje, z tego co wiem. A faceci tam do 40-45 na luzie, co nie? No po prostu, takie realia. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Brzmi fajnie. No dobra, ej, bez ściemy, no dostajesz, rozumiesz, tak. No. Oczywiście nie mówimy tu o jakichś gwiazdach niesamowitych, tak, bo to jest inna kategoria, tak. Możesz pojechać, kadry, dokładnie, szczerze. Powołanie do kadry. Mówię szczerze, i hello, i mówisz, nie idę do kadry? Nie wiem, czy moje ciało po prostu w tym roku jest w stanie taki wynik nabiegać, że tak powiem. A czy twoje ciało będzie dobre do programu? On jest mocno zbudowany dosyć. Czy to dobrze, czy to źle? No właśnie różnie. Lata treningów nie są rzeczą zdrową do organizmu. Jako stary już człowiek, mam na myśli, nie wiem, 60 lat, będę chciał pojechać w góry i wejść sobie na przykład jakimś szlakiem w góry i nie będę w stanie. To jest bardzo duża intensywność, tak, no i te kości. Może być problem. I leżałem po operacji właśnie w klinice i właśnie się zastanawiałem nad tym, że przecież stary, nikt ci wtedy nie powie thank you for your service, bo już nikogo nie będę obchodził wtedy. No cóż, trochę mocne słowa, ale prawdziwe, no. Tylko ci najwięksi są zapamiętywani. Tacy naprawdę potężni. No cała reszta, no. Pobiegałeś i przestałeś. Zmień tę fryzurę, bo wyglądasz tak, jak komik, który wyszedł właśnie z takich trocinek. Żebyśmy cię zobaczyli, wiesz, twoje oczy, twoją twarz. No widzisz, już się rozbiera, on po prostu wie, o co chodzi z czasem. Nie, no super chłopak, widać, że wiecie, że nie ma kompleksów, podróżował. Na osobowość, tak, ale na modela? No twarz ma ładną. Tak? Tylko... Ale bardzo, bardzo ma takie mocne rysy twarzy, co nie? Dziwna ta fryzura. O Jezu, ale się czepią, czepiają się tej fryzury, przecież to można zmienić, no naprawdę, no. To jest najprostsze rzecz do zmiany, no serio. No dobra, jest lepiej w tej fryzurze, zdecydowanie. No rzeczywiście, odsłoniła mu twarz. No, okej. Okay. Marcin miał rację. Chociaż mi tam też się podoba, tak na co dzień, spoko, ale no tutaj zdecydowanie to się lepiej spisuje. No zdecydowanie, no rzeczywiście widać jego oczy. Tymoteusz? Tak? Ja bym w życiu się nie poznała. Te włosy ci są jakieś, nie wiem. Kto wymyślił taki styl na włosy tamtych? Nie, teraz wyglądasz super. Dziękuję. Teraz. Teraz. Patrzysz? Patrzysz? Ciekawa rzecz, nie wiem czy dla was, ale dla mnie on wygląda na starszego niż ma lat. Tak po prostu, no tak to widzę. Tak go widzę. Dobra, no dziewczyny, pomocy akcja tutaj, no. Tak, dajesz, teraz, razem, Szczyba, razem. Ciało naoliwione, może nie na mokro, tylko jakąś oliwką, to zawsze wygląda dobrze, co nie? Może akurat moje by tak nie wyglądało. Co nie w oczy, no! Uczę się! No przecież, ja się uczę! No, teraz! Nie wstrzymaj się! Ewidentnie przykaż, to jest to zdjęcie, słuchajcie, to jest zdjęcie na okładkę Glamour. Ja bym od razu, ja bym się zastanawiał, proszę dzwonić, dawać, brać. Miejsce. No, marzyłam o tym, żeby żeby to zrobić. Weź go, Kasia! Zobaczmy, czy coś wyszło.
na zdjęciach wyglądasz zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. On ma bardzo fajny tutaj w ogóle zarysowaną linię, co nie, żuchwy. No generalnie wygląda dobrze. I fajna osobowość. Ciekawe, ile ma wzrostu, bo oczywiście tego nam nie powiedziano. Taki jesteś tough. Amerykański chłopak. O, dobre porównanie tutaj, rzeczywiście, tak. Taki surfer, coś tamten, ten i tamten. No tak. Myślę, że tak. Fajna osobowość. Ja jestem na tak. Ja na razie jeszcze nie widzę tej energii, którą masz. W ogóle on ma podobną twarz do jakiegoś aktora. Jak się ten aktor nazywał? Matko, wy też to widzicie? Ojej, ojej. Tutaj głównie chodzi mi o oczy. Jezu, ale to będzie męczyło. Masakra. Dobra, mi się przypomni, to powiem, ale jeżeli wy wiecie, o którego chodzi, to dajcie, napiszcie, bo teraz mnie to będzie męczyło, jak ja tego nie lubię, tego uczucia. To jest okay. Absolutnie fantastyczna. Chciałabym to potem widzieć w tej pracy modela. Dzisiaj jestem na tak. Ja lubię w tobie taką iskrę. Będziesz chętnie współzawodniczył z różnymi tutaj konkurentami. To tak, może być interesujące. Tak, tak. Na dzień dzisiejszy przodzisz tak, no. Yes. Dziękuję bardzo, dziękuję brawo, bardzo. Brawo. Klap, klap, klap. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Nie no, wygląda na wysokiego, no. Do zobaczenia. Nie przewróć się. Tak, właśnie. Chociaż nie wiem, czy by się nam ta twoja kontuzja nie przydała. Aleś ty miły. No co, bo jak będzie miał kontuzję, to już na pewno się nie dostanie na olimpiadę. Słuchajcie. No to naprawdę, życzyć komuś kontuzji po to, żeby został w top model. Nie no, ja wiem, że to jest żart, ale... No cóż. Świetny chłopak, naprawdę. Tak. Będzie miał zaległości w treningach. Tymoteusz jest zupełnie bez kompleksów. Przyszedł wesoły, uśmiechnięty, z bajerą. A z jakiego powodu powinien mieć kompleks? No, bo wielu z tych innych ludzi przychodzi, tacy nie potrafią się wysłowić, a on po prostu... Wcale jest jego. Dobra. Znaczy, to jest prawda, no tutaj naprawdę w wielu branżach pewność siebie, tylko mówię cały czas o tym, żeby była ona zdrowa, a nie po prostu arogancja i buta. To jest istotne, tak? No umówmy się, jest to pewien element... wielu zawodów. Fajny chłopak, okej. Okay. No to nie dziękujcie. And I gotta go to toilet. Nie pójdziemy z kamerą za Joanną? Proszę bardzo, trzymać kciuki. Kciuki, dzieci, amulety, wszystko może pomóc. Ale czas! Jest super, teraz już jest mniejszy stres. Ze względu, że już się troszkę znamy, jest lepiej. Przyjechaliśmy skuterem, no. Dzisiaj każdy jest w gorącej wodzie kąpany i próbuje jakoś rozładować stres. Siódemka oczywiście szczęśliwa, dziewiątka przed dziesiątką też szczęśliwa. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę. Przyszedłem tutaj, aby wygrać ten program, zaskoczyć wszystkich i pokazać siłę, dać ludziom siłę do działania. Piękne, w ogóle piękne są te neony. O, widzę, że mamy tutaj reprezentantkę plus size, chyba. A najbardziej mi się podoba chyba to w kropki, bo mam czas z takimi uszami. I to dlatego. Dzień dobry, dzień dobry. No figurę ma fajną ogólnie, tak obiektywnie, tak? Tylko czy modeling jest już na tym etapie, tak... Jest na tym etapie, czy to jest nadal nisza? Z reklam, które widuję, no bo wszyscy widzimy przecież reklamy, tak? Czy billboardów i tak dalej, to jest chyba jednak nadal nisza. Ale nie tak wielka jak kiedyś z pewnością, więc ten rynek chyba się powiększa i potencjał jest coraz większy. Nazywam się Aleksandra Zyś i mam 23 lata. Jestem modelką plus size i chciałabym zostać top model. A czyli ona już jest modelką? Okej. Okay. Czyli ona mierzy wyżej? Zawsze byłam większą osobą. Zawsze byłam po prostu grubym dzieckiem. Słyszałam wiele rzeczy od cioć. A propos tuszy, to tutaj macie reakcję na kanapowców, albo na kanapowczynie. Generalnie zareagowałem na 4 sezony tego reality show. Dzielę się. Adam nie jest po 18, a najlepiej to jest często, a mało. Ja chętnie się odnoszę do takich tematów właśnie w tamtej serii, więc jeśli to was interesuje, tutaj nie będę jakby tutaj się odnosił i przedłużał, no bo to show nie jest o tym, chociaż właśnie chyba jest o wszystkim tak naprawdę. Dobra, zobaczymy. Mało tego, ostatnio usłyszałam to od lekarza nawet, że miałam problemy żołądkowe i przyszłam i usłyszałam, to może dobrze, że ty masz problemy żołądkowe, bo ty się już w życiu najadłaś. Wiecie co, no to jest chamstwo już. Ale ostatnio w ogóle moja koleżanka była u lekarza na pobranie po prostu materiałów do badań, tak, różnych tam, wiecie, z ludzkiego ciała się wydobywających i została potraktowana po prostu jak petent w PRL-u. Natomiast to nie są już czasy PRL-u. Tak zjechała tą laskę. Oczywiście starsza pani, takie właśnie naleciałości rodem z lat 80. I co, jankietka poszła, miała pani rozmowę ze swoją przełożoną. To nie są te czasy. Niektórzy mówią, że czasów już nie ma, czasy były.
Czy ja wiem? Człowieku, daj mi coś, żeby mnie nie bolało po prostu, a nie mnie komentujesz. No taki komentarz to w ogóle jest naprawdę skandal. Bo wiecie, można to coś takiego powiedzieć w zupełnie inny sposób, tak? Że może przydałoby ci się schudnąć, może to wpływa na twoje właśnie zdrowie, wytłumaczyć i tak dalej, a nie z takim czymś, z takim tekstem, co to w ogóle ma być? Jedynym mężczyzną przez całe moje życie był tata, który bardzo ciężko pracował na to, żeby nam się dobrze żyło. I często go nie było, po prostu w związku z tym. Dlatego byłam otoczona pięknymi, silnymi kobietami. Babcia jest dla mnie jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Moja babcia, mam wrażenie, że najbardziej ukształtowała moją osobowość. Zostałam tak wychowana, to moje poczucie własnej wartości było tak chronione. To jest bardzo ważne. Bo przecież równie dobrze, bo wiecie, ja się mogę tylko domyśleć, że też nie miało łatwo dorastając. Wiecie, jak dzieci potrafią być różne. Natomiast to, że miała wsparcie wokoło, od rodziny, od babci, no to ją zapewne właśnie uchroniło przed tym, żeby to poczucie własnej wartości było zbudowane, a ono naprawdę definiuje bardzo dużo naszych decyzji w dorosłym życiu, związkowych też, emocjonalnych, w relacjach, więc fajnie, że miała to, tą podstawę, bo to jest podstawa tak naprawdę funkcjonowania potem w dorosłości, zdrowego funkcjonowania. Ja nie miałam jakichś problemów, żeby zaakceptować swoje ciało. Zawsze je akceptowałam. Mam wrażenie, że moja mama stała zawsze na straży tego, żebym ja nigdy nie zwątpiła w to, że po pierwsze jestem normalna, a po drugie nawet piękna. No mi się zdarzyło też przytyć do stówy. Ja teraz ważę 85 około. I powiem wam, że to był moment, gdzie no trochę moje poczucie wartości się zachwiało, że byłem w związku z Widersem, ale o tym opowiem kiedyś na nowej serii Kanapowczyń, Kanapowców, bo kręcą Kanapowców nowy sezon. To jest bardzo interesująca historia, więc taki daję wam, to jest zwiastun, trailer malutki. Natomiast jak miałem problem już ze włożeniem skarpetki na nogę, no to już stwierdziłem, że chyba czas najwyższy coś zmienić. Świat światem, tak. Najlepszy, najwspanialszy kształt to kula, pamiętaj. Myślę, że wszystkich dziewczyn plus size nie reprezentuje. Absolutnie same się pięknie reprezentują, ale przyszłam tutaj. Co? Troszkę się wyróżnią. Nie jestem aktywistką, nie chcę być aktywistką. Taka po prostu chcę być z luzem. Myślisz, że dasz sobie radę, że masz mocny charakter? A przynajmniej nie udaję czegoś na siłę. To mi się już podoba w niej, że po prostu chcę robić wykonywać ten zawód i tyle. I to jest spoko, naprawdę. Aleksandra, i przyjechałaś z... Mężczyzną swoim własnym. Adamem. Mój własny, jesteś właścicielką mężczyzny. Gratulacje, a to legalnie. Zostałem pupilem. Długo się o to starałem, ale udało się. Walczyłaś o niego? Wystarała się. No tak troszkę. Kobiety w mojej rodzinie nauczyły mnie, czym jest kobiecość. Czym jest siła kobiecości. Znaczy, jeżeli chodzi o kształt figury, no to naprawdę jest bardzo ciekawie. Powinny po prostu ubrania dobrze na niej leżeć, bo są kształty, wiecie, no. Przynajmniej moim takim, wiecie, no, przeciętnym, nieprofesjonalnym okiem. No jak się czujesz w stroju przed nami, w swoim ciele, dobrze? Ale było widać, że idzie z taką pewnością siebie, że tutaj nie ma żadnej, że ona nie czuje, wiecie, zażenowania. A, bardzo dobrze, szczerze to liczyłam, że będę mogła wystąpić w stroju. Ale wiesz, że teraz wiele dziewczyn sobie robi różne zabiegi, żeby właśnie mieć takie kształty. Ona nie ma zrobionej pupy, bo to nie jest ten shape, co Kardashian mają. Tak? Bo Kardashian mają sztuczne i wszystkie próbują być jak one. Jak ktoś odwróć chce. Się, właśnie to widać, że to jest naturalne. No. Ola, ty uwielbiasz to robić, co? I ten wzrok Marcina, ikoniczny. Jak ludzie tak patrzą. Jeszcze raz się odwróć. Ja tego do końca nie rozumiem. To jest trochę takie niesmaczne patrzenie się. No ale to już jest po prostu chyba wpisane w ten program, w ten panel jurorski. Bo widać, jak, że to słuchasz. Bo prawda jest taka, że Ola ma piękne ciało. Masz chłopaka, tak? No i co on, że jesteś w programie? Znaczy, że przeszłaś nie, na casting? No on to w ogóle powiedział, że będzie afirmował. No i wyafirmował, że tu stoję. No. Afirmacja, degustacja, kastracja. Zawsze myślałam, że żeby znaleźć miłość, trzeba być szczupłym. Na samym początku związku... O nie, to nie, to jest jak... nie. To był nasz pierwszy wyjazd do Gdyni. Ja wtedy specjalnie kupiłem samochód, bo wtedy byłem przez krótki okres bez auta. No i pojechaliśmy do tej Gdyni, no i tam sobie gdzieś się zaparkowaliśmy przy Starym Mieście. Ja tam parkuję równolegle. I usłyszałem od Oli takie słowa, że wow, super zaparkowałeś. I ja byłem w szoku. Czemu? Ale coś jest nie tak? Coś jest źle? Bo nie byłem w ogóle przyzwyczajony, żeby jakąkolwiek pochwały słyszeć. I to...
O matko, ale to są... O Jezu, ja się... Już się wzruszam, już jest koniec, co nie? Już będziemy ryczeć. On nie był przyzwyczajony, żeby pochwały usłyszeć w życiu, to jest jakaś... Dla niej to było naturalne całkowicie. Ja... Nie no, to mi teraz... To dobrze, że on na nią trafił, no. Pierdziele, co nie? Wyobraźcie sobie, że nie jesteście Tylko najgorsze jest to, że w tym kraju po prostu tak jest często. A jak ktoś usłyszy komplement czy coś, to... To często się ta osoba dziwi, że w ogóle coś takiego słyszy. No tak to nie powinno wyglądać. Na szczęście mam nadzieję, że to się zmienia w tych nowych pokoleniach i w podejściu rodziców. Bo to jest bardzo ważne, żeby budować to poczucie własnej wartości właśnie. A słowa mają moc. Była osoba, która mnie jakby jako... O Jezu, nie mogę, stop! Co się dzieje? Nie no, dramat. Człowiek przyzwyczaiła do tego, że mogę być tak na co dzień za takie drobne rzeczy doceniany, więc to jest na pewno special. Ja nie umiem równolegle parkować, ale sobie cię widzę, to ale to jest super historia, naprawdę. No to jest świetne, bo tego brakuje, mam wrażenie, nadal trochę. To co, Kasia, może decyduj, tak czy nie? Ola, powiem ci tak, że... Tak. Skróciłam to, ale tak. Marcin. Ja czuję, że ty jesteś zadowolona z tego, jak wyglądasz. No, i że jesteś szczęśliwą babką. Intrygujesz mnie, interesujesz. Chciałbym poznać cię lepiej. Dawid. Olu, tak. Ola, super z ciebie dziewczyna. Why not? Ale beka! Nie, ale beka! Nie no, podoba mi się ona bardzo, jest pozytywna, fajna, fajna jest. Ten program z nią może zyskać po prostu. To nie dla Beki. Dziękuję bardzo w takim razie. I Hana, dzięki. Dziękuję bardzo, pa, pa. Do zobaczenia. Fajna. Dużo osobowości. Kocham oglądać te zgłoszenia i kocham znajdywać niesamowite talenty. Hejka, witam was w cudowny, słoneczno-wiosenny dzień. Dzień dobry. Zgłoszenie do Top Model. Alright, casting time, let's go. Zawsze chciałam spróbować swoich sił w modelingu. Tak wyglądam. Tak wyglądam. Paru znajomych też mówili, że mam jakieś warunki do tego i żebym próbował. O. Więc jestem i próbuję. To był taki dramat wielki, no już naprawdę bez przesady. Skoro ty jesteś taki wszechstronny, to może jednak mam talent, co? Czy ja wiem? Ja by kiedy nie oglądałem, ale Top Model bardziej mi gra. Top Model bardziej cię kręci? O, właśnie! Ażbym poszedł do niej na kurs, żeby tak bardziej straszyć uczestników, bo ostatnio jestem podobno za miły. Najbardziej z jurorów boję się, no oczywiście, pana Marcina Tyszki. No zapracował sobie na tą opinię przez lata. Najbardziej chyba obawiam się pana Marcina Tyszki. Dlaczego uważacie, że powinniście razem przyjść do programu? Słuchajcie, ja go w ogóle widziałem w sesji w Kanapowcach, bo był tam gościnnie. I on normalnie zachowuje całkowicie, jest naprawdę spoko. Po prostu naprawdę był wsparciem, chociaż jeden tamski tekst powiedział jednej z dziewczyn. Więc trochę tego klimatu top modelowego było, ale nie aż tak. Generalnie naprawdę super dawał instrukcje, super pracował z dziewczynami. No to po prostu Marcin Tyszka ma jakby dwie osobowości na daną sytuację, albo wiele ich ma na daną sytuację. To wszystko robimy razem, to czemu nie program? Ale gdyby było, że no ewentualnie, ale jedno z was, to co wtedy? Jakby on nie dostał się, a ja bym się dostał, to on by też się ucieszył za mnie, bo jakby na tym polega miłość i tak dalej. Kocham cię, kocham cię. Szedłem wspierać, bo wiem, że wtedy będę miał święty spokój w domu. Gdy zaczynają się schody, wsparcie jest najważniejsze. Jesteś zgrabny, wysportowany. Jest bo tak. Prezencję taką marzę tylko na to. Czekałam na to bardzo. Dobrze, zmyłam, może no, być? No, pokaż się. No. Jest okej chyba. No. A powiedz jakby, czym byś się wyróżniał w naszym programie? Dlaczego akurat ty? Jestem ogólnie ciekawą personą. To jest moja ekipa. Czy jak ktoś mówi, że jest ciekawą personą, to rzeczywiście fajnie by było, gdyby powiedział dlaczego i zaprezentował może tą ciekawość w jakiś konstruktywny sposób. Wiem studiów.
i jedzenie ze studium, ale z mojej wsi. Nazywam się Klaudia Ziaberczyk, mam 23 lata i przyjechałam ze Śląska, z okolic Pszczyny. Studiuję w Katowicach, jestem na czwartym roku prawa. Klaudia do nas przychodzi, bo byliśmy akurat na zajęciach na uczelni, była przerwa. Klaudia, Jezu, Michał Pieruk do mnie dzwoni, dziewczyny, jadę do tych modeli. Widzę i słyszę. Kochana, czwarty rok studiów. Myślisz, że to jest ten moment, kiedy jesteś w stanie dwie sroki za ogon pociągnąć? Tak. No już jest mniej tych zajęć trochę, co nie, już jest usytuowana w tym prawie w miarę, w tym wszystkim, więc why not? To jest ostatni moment tak naprawdę. Jeżeli by się okazało, że model mi zaskoczył, to co? No to idziemy. Jak już idę w jedną drogę, no to idę, a prawo sobie poczeka. Kochani, organizujemy catwalk. Czy ktoś chce z was jeszcze dołączyć do nas? Dawaj, kochana. Dobrze, jest dobrze. Ale ładnie chodzisz. Trochę mi przypomina Klaudię Eldursi z takiego klimatu, z takiej, wiecie, z takiej aury. Nie wiem, czy też to widzicie. Szczerze mówiąc, widzę, patrzę na ciebie, mówię, masz doświadczenie. Mega ładnie. Porobiłam parę rzeczy, ale czuję głód, dlatego tutaj jestem. No to trzeba coś zjeść, jak się czuje głód. Ale to było suche. Mega ładnie. Bardzo ładnie. Zaczęłam jako 13-latka. Podobało mi się, ale ja byłam przerażona. No, ładne zdjęcie portretowe, fajne. Wszyscy mówią, super, jesteś w Nowym Jorku, a ja, no tak, ale tęsknię za mamą. Bardzo wczesny wiek, 13 lat, żeby zaczynać. No, ja wiem, że tak się podobno zaczyna nieraz, ale to jest bardzo wcześnie. Przecież to człowiek może jak człowiek wpadnie, to może już po prostu przepaść w przepaści różnych rzeczy. No i potem w momencie, jak wiadomo, człowiek dojrzał, to sobie tak myślę, kurczę, taka okazja, taka zmarnowana. O, nie ma co tak myśleć. Ja uważam, że wiadomo, w świecie modelingu to on się rządzi swoimi prawami. Ten taki, wiecie, codzienny. No i rzeczywiście wiek ma znaczenie, ale ogólnie życiowo to ja uważam, że wszystko można, nie ma co rozpamiętywać. Wszystko w danym momencie ma swoje miejsce i nigdy naprawdę nie wiemy, co się nam zdarzy w życiu, więc nie ma co. No nie winię się za to dziecko, no bo ono takie decyzje podejmowało, bo tak czuło, więc... Dokładnie. Brawo. Teraz ją wykorzystuję. Bardzo piękna dziewczyna. Bardzo, tak. Bardzo ładnie chodzi. Tak, bardzo ładnie idzie. Przypominam ci, Sofia, że to nie jest twoja koleżanka jeszcze. No wiem, ale ja się wiem, co jest. Ona się wkręciła już, jakby no, była prawie w waszym teamie. No, tak? No ona wie, co robi tutaj, wie, co robi, no widać to. Koleżanki ze studiów. No. Dzień dobry. Troszkę Angelina Jolie. Angelina Jolie? Troszkę, nie? O matko, to bardzo pozytywnie jeszcze nie... A może troszkę? Ale mi dla bardziej Klaudia Eldursi jednak. Nigdy tego nie słyszałam. Cześć, jak się nazywasz? Nazywam się Klaudia Ziaberczyk. A czym zajmujesz się na co dzień? Na co dzień studiuję prawo. Ale to jest tak poza tym? Dorabiam sobie jako baristka. I o to mi chodziło. No dobra, jaką kawą jest Kasia? Cappuccina. Nie, coś mocniejszego, co nie? Double espresso. Taka jest jakaś bardziej dostojna. Jaka jest dostojna kawa? Dostojna kawa. Szlachetna jakaś, nie wiem. Espresso martini. Albo tonik espresso. Oho, espresso martini. Zdecydowanie. Trafiła, patrz. Widzisz? Orange espresso. Patrz. No on jest karot espresso raczej. Dobra, Asia? Latte, ale na mleku owsianym. Brawo. Marcin? To niech będzie aeropress. Coś bardziej skomplikowanego. To jest alternatywna metoda parzenia kawy. Wymaga więcej pracy. Ze mną zawsze dużo pracy. O tym mówię. Joanna, to było tak szczere ze strony Joanny, że aż to było strasznie szczere. Kto tam na ciebie czeka? W domu czeka na mnie moja ukochana mama i dwójka mojego wspaniałego rodzeństwa. Już jedynka, bo już mój brat starszy się wyprowadził, więc w dwójkę na mnie czekają. Okay. A tata gdzie? Z tatą mi się nie przyfarciło, natomiast z mamą mi się udało, to na pewno. To razy dwa, to po prostu bierze rolę ojca. Mama miała naprawdę duży problem, żeby nas utrzymać, bo tata pieniędzy nie dawał. Po ślubie to mama już była zdana sama na siebie. Tata poszedł w alkohol.
I nie miałam takiego dzieciństwa, gdzie wracałam do szkoły i rodzice zabierali mnie do kina czy na pizzę, jak większość moich znajomych. Ja wracałam do domu i chowałam się pod łóżkiem. Kiedy zaczęłam jakby dostrzegać, że no coś jest nie tak, to ja zaczęłam się buntować i ja mówię, że nie, że ja tak nie chcę żyć. Była ambitna, zawsze chciała iść do przodu. Słuchajcie, niezważne z jakiego backgroundu się wywodzimy, nieważne jakie mamy problemy. Ja też miałem trudne dzieciństwo, mam tylko tatę, który nie do końca sobie poradził ze wszystkim. Poradził sobie na tyle, na ile mógł, tak? Było bardzo ciężko, ja nie miałem często prądu w domu. No, było ciężko. I patrzcie, nagrywam dla was reakcję na YouTubie. Ale sobie to jakoś w życiu poradziłem, tak? Więc... Nawet się dostałem na psychologię, na filologię angielską, jakby rzuciłem te studia, bo musiałem pracować i zarabiać. W tamtym momencie nie było za bardzo innego wyboru, no ale da się ze wszystkiego wyjść i zbudować sobie jakieś życie. Zawsze chciała takie swoje ja pokazać. Zawsze mówiłam, że tata, ja ci nigdy nie podam szklanki z wodą, nigdy za to wszystko, co zrobiłeś. I w momencie, kiedy zachorował, to byłam, po prostu byłam. Nie czułam, że mogłabym inaczej. No widzicie, no jednak. Bo wiecie, no w takiej sytuacji to warto może schować animozje jakieś i... Wiadomo, zależy co tam się wydarzyło dokładnie. Bo jeżeli naprawdę się coś wydarzyło grubego, to też nie ma sensu ciągnąć toksycznych relacji, nawet jeżeli to jest rodzina. I w momencie, kiedy tata leżał w szpitalu i chciał tak ostatni raz nas przeprosić za to wszystko, mieliśmy nazajutrz do niego jechać, to już nie zdążyłam. O kurde. No ale przynajmniej stosunki naprawili, tak, na sam koniec. Jest mi żal tej mojej małej Klaudii, ale potrafiłam znaleźć ogrom radości w małych rzeczach. Ja w ogóle nie zgadzam się z powiedzeniem, że przemoc rodzi przemoc, bo przemoc rodzi siłę. No to zależy też trochę od człowieka, no. No nieraz pewne schematy niestety, ale można je nabyć i potem trzeba uważać, żeby ich nie powielać. Ale jeżeli jest się na tyle samoświadomą osobą, no to można jeszcze bardziej zbudować. Wiadomo, lepiej by było, gdyby tego nie było, ale umówmy się. Ja tak mam taką refleksję też, że niestety, ale większość ludzi nie ma szczęśliwego dzieciństwa. Mówię o tych osobach z mojego pokolenia i wstecz. Wpływ traum pokoleniowych w tym kraju i tak dalej, no dramat generalnie. Tak, ja jestem milenialsem, 92 rocznik. Bywało różnie. Teraz wiem, że to się zmienia. Wiecie, że teraz rodzice już tacy, no, nowa generacja, nie mają tego, tych naleciałości takich, no wiecie, powojennych tak naprawdę, bo my się z tym borykamy od po prostu pokoleń. I z pokolenia na pokolenie masa rzeczy jest przekazywana, masa bardzo złych wzorców i tak dalej. Teraz jest jakieś przełamanie. Ja je zauważam. To jak ja tą siłę wykorzystam, to zależy tylko ode mnie. O, no tak fajnie. Ma luz. No. No dobra, bierzemy aparat. Słonecznie bardziej, w końcu lato jeszcze. Pięknie, raz, dwa. Śliczne z tym uśmiechem. Nie, patrz na mnie, patrz do kamery. Patrz na mnie. Do mnie. Gdzie ja mam patrzeć? No piękne. Gorgeous, jaka luksusowa. Klaudia, jaka ty jesteś temperamentna. Tak? O, ale myślę, że ona ma ten pazurek. Oj, ma. Dobra, Marcin, decyzja. Gdybym powiedział nie, to by mnie zjedli, więc mówię tak. To ja bym ale zjadła. Też tak uważam, ja wiedziałam. No ale tutaj potencjał jest, no, fajna dziewczyna, ładna twarz, wysoka. Chociaż znowu nie mówię, ile ma wzrostu, ale kogo to obchodzi tutaj? Chyba już nikogo na tym etapie. No popatrz, dać ty. No nawet gdyby mnie zjedli, to bym powiedziała tak, Dawid. Ty mi się najbardziej podobasz. Tak. No, naprawdę. Muszę się przyznać, Klaudia, chyba jesteś najpiękniejsza dziewczyna do tej pory z tych castingów, co widzieliśmy. No, my widzieliśmy dokładnie dwa przed... To of course mówię ci tak. Dziękuję bardzo. Yes. Nie chcesz uściskać Asi? A mogę? Congratulations. Dziękuję. Ma.
Czekajcie, na razie przeszła dalej. To jeszcze nie jest wygrania jeszcze... tego programu. Będziemy z Asią walczyć, dziękuję, żeby wygrała finał. No właśnie, już dobra, od razu na finał ja niech idzie. To może za jakiś złoty bilet czy coś w takim razie? Żeby... Nie zapeszyć. No, żeby nie zapeszyć. No, dziękuję. Pa. Jak się mówi, zajebista. Fajna dziewczyna, super energia, śliczna. Potrafi wyważyć pewność siebie i taki urok, taką słodycz. Myślę, że zajdę jak najdalej, tylko mogę. I pójdę po prostu po swoje. No, jak już puścili mnie, no to się nie mogę zatrzymywać. No muszę iść i biec najlepiej. No dobrze, dziękuję, że przyprowadziłaś tak ładną dziewczynę. Widzisz, Augusta? No to jednak idę szukać dalej. Dzięki, dziewczyny. Dziękujemy. Ale nie zostawiacie ją teraz. No właśnie, idę z bluzką, bo nie miałaby biedna jak wyjść. Jaką byłeś kawą? Przypomnijmy sobie. Aeropress. Aeropress. Teraz będziemy na wszystko mieli wytłumaczenie. Aeropress. Aeropress. Co z tym maszynem? Aeropress. 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 Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Słychać mnie? Ja widzę, ja słyszę. Dzień dobry. Mam 17 lat, pochodzę z Radomia. Aktualnie jestem z Cieszyna. Jestem z Białorusi. Studiuję obecnie prawo. Właśnie ja wracam z egzaminu. Wiesz, kim jestem? Kasia. Proszę, a ja co są jeszcze jurorzy w Top Model? Nie wiem, niestety nie. Pytanie za 100 punktów. To się dowiedz. Nie umiem chodzić na szpilkach. No to naprawdę można by było już wiedzieć, co nie. Jak się idzie do jakiegoś programu na casting, no to przynajmniej jakieś podstawy znać. Jak nauczyłam się szpachlować ściany, to pewno nauczę się bycia modelką. Ja będę ćwiczyć chodzenie, obiecuję na paluszek, przysięgam Kasiu Sokołowską. To jest moje zgłoszenie do Top Model. Może jednak mam talent. Co to było? Dzień dobry. Wsparcie chyba jest. Cześć, jak muszę być. Grzegorz jestem. Grzesiek i Czarek. Mój brat Cezary. Brat Cezary. Grzesiu, ile masz lat, skąd przyjechałeś? Mam lat 20. Jestem z Warszawy, z Wilanowa przyjechałem do was. Co robisz na co dzień? Studiuję teraz filozofię zaocznie, bo rzuciłem moją... Filozofia to nauka, czy nie? O, uwielbiam to. Uważam, że jest to jedyna nauka, ponieważ kwestionuje swoje... Jest! Wczoraj miałem o to awanturę, bo ja jestem po filozofii. Ja z moim kolegą, który twierdził, że filozofia to nie nauka. Ja mówię, głąbie. Gdyby nie było filozofii, nie byłoby żadnej nauki. Skoro byt ludzki jest tak zawiły, że sam zaczyna kwestionować swoje istnienie, to myślę, że najbardziej nauką jest to, co jest bliskie do bytu ludzkiego, czyli filozofia, która sama się pyta, ja jestem na jest tak, nauką. Brakuje ci jeszcze 4 głosy stamtąd. Dziękuję. Ty zostajesz, Cezary, ze mną. Sobie patrzymy, jak braciszek sobie radzi. No ale ja już ziomka lubię. Nie przyjechałem się tu bawić, ja przyjechałem wygrać. To nie przelewki dla mnie, to czysta kompetycja. I wszystka, rydwan o śmierci, a w nim cesarz to ja. Teraz sprawdź, to jest moja zbroja. Będę błaznem, będę stańczyk, będę kurde tutaj tańczył nawet dla was. Chciałbym poprzeklinać, no i zrobiłbym wtedy zamach na wizji. Więc tego lepiej nie robić, stary, daj mi chwilki. Nie mam już oddechu, ale wbijam szpilki. To jest coś, to jest coś. Dobra, może z tym idźmy. Yo. Brawo. Grzesiek! Cześć, Grzegorz. Cześć. Jesteś raperem. Jestem. Podobny. Spoglądasz na mnie? Dlaczego? Taki test. Zaraz wam wytłumaczę. Jak się nazywa juror po mojej prawej? Pierwszy. Dawid Woliński. Super. Jurorka. Joanna Krupa. Świetnie. Marcin Tyszka. A ja? Katarzyna Sokołowska. No. To co, nie wiedział? Nie, Kasia nie wiedziała. Słuchaj, Grzegorz, zapamiętałam cię. Słuchajcie, nieważne jak, ważne, żeby być zapamiętanym. Grzegorz nie znał nas? Aha, no dobrze, a musi nas znać. To nie oglądałeś tego programu, tak? Nie, byłem świeżakiem. To jest okej. Jedyne, co mam, to moją szczerość i... Ale to jest najważniejsze, żeby nie być fake. Ale wybrnął tutaj. Dobrze. Mam pomysł. Ja przebiorę Grzegorza w coś fajnego, żebyśmy zobaczyli naprawdę, jak Grzegorz wygląda. Zamiast rapowania, nie rapowania. Dobra. Ale i z boku, bo on ma 1,90 m. O, ty wysoki jesteś. Kurde, Dawid, jaki ty maluszek. Dupel przy nim. Ja się uważam za największego szczęściarza. Mam dobrą rodzinę. Zawsze mnie wspierali, zawsze... No to rzeczywiście jesteś szczęściarzem, bo to jest nie takie częste, jakby się wydawało. Byli zachęcający do rzeczy, dumni. Grzesiek jest moim najlepszym przyjacielem. Spędzam z nim w sumie z moich znajomych najwięcej czasu. Jest to osoba, na której możesz polegać. Wrażliwy, dobry chłopczyk. Od dziecka taki był i jeszcze taki jest. I chyba mam nadzieję, że taki zostanie, bo to wartościowe. W tym wielkim, dużym facecie jest jednak dusza troszeczkę cały czas dziecka i tę wrażliwość ma.
No to bardzo dobrze. Ja uważam, że wewnętrzne dziecko należy pielęgnować. Nie chodzi o bycie infantylnym, tak, w dorosłym życiu, ale ten pierwiastek warto. Ludzie nie spodziewają się, że w dwumetrowym typie jest 1,30 m dzieciak cały czas. Poza tym myślę, że piękno jest w oczach obserwującego. Aha! Dajcie muzę! Okej! Dajcie muzę! Jak gwiazda! Ty nie, ale on też nie umie iść w tych butach. Totalnie nie umie. Nogi mu się tak rozjeżdżają po prostu na obie strony. Albo na wszystkie. Tak zamaszyście bardzo idzie, co nie? Ale może dlatego, bo obawia się, że inaczej by się przewrócił. Jak się czujesz? To nie są moje buty. Nie. Znaczy, dziwne są te buty, bo ten obcas jest taki, co nie? W twoim stylu? Garnitur też nie jest twój, a jednak co? No wiesz, modele zazwyczaj nie chodzą w swoich rzeczach. Na tym polega ich praca. Tak, to prawda. To fakt. No. Jest naturalny. Wzrost, dobre proporcje, ładna skóra. Potencjał. To znaczy się nie nadaje. Nadaje się idealnie. Ja jeszcze ma zobacz, jakie ładne oczy. A ja wiem. Czy te oczy mogą kłamać? I co, to jest twój klimat? Czujesz, że to może być to, co będziesz lubił? Zdecydowanie. Tak. Zawsze chciałem robić coś przed kamerą. Znaczy, podoba mi się ogólnie jego vibe. Jest taki luzacki, taki wiecie, ale nie chamsko, nie, taki, nie jest arogancki, tylko jest taki właśnie na luzie, taki właśnie... Spoko. Aha. Ale chyba nigdy nie miałem odwagi i ten rap był takim bezpiecznym, takim comfort zone'em, że ja się chowam za mikrofonem, twarzy też nie muszę pokazać i coś z tego będzie. Ale z drugiej strony... No słuchajcie, ja się 3 lata zbierałem, żeby kanał na YouTubie otworzyć, więc coś o tym wiem. Bardziej jestem wśród ludzi, fajniejsze rzeczy z tego są, więc tak, top model zaczyna mnie kręcić. Ja mam takie niejasne przeczucie, że ty po prostu tą modę pokochasz i ty się w nią wkręcisz. Mimo, że nie masz z nią nic wspólnego i nie miałeś. Coś mi podpowiada... Wiecie, że to może być atut, bo nie ma żadnych naleciałości, jakichś dziwnych nawyków. Jest takim czystym płótnem właśnie. I o to w tym chodzi, tak naprawdę. Że ta ekspresja na scenie, na wybiegu i przed aparatem, to będzie coś, co cię nieoczekiwanie pociągnie. No, Grzegorz zgrabny jest. Wysoki, intrygujesz mnie. Jak intryguję, to już dobrze. Jak będę inspirował, to wybitnie. Kła. A wszystko poniżej, to już słabo. No wiesz, żeby inspirować, to długa droga. To No tutaj już trochę to ego zadziałało nam. Tak, okej, dobra, ale ładnie powiedziane, trzeba przyznać. Ale... Oby było tylko lepiej. Dziś mówię tak. Widzę potencjał, lubię twoją osobowość, lubię twoją energię. Na dzień dzisiejszy yes! Przechodzisz dalej. Tak? A teraz wy freestyluj swoje emocje. Tak. Ale nie, ale zrób to dla Marcina krótko. No. Muszę przekazać emocje w rapie. Nie wierzę, to się stało, jestem już w drugim etapie. Bracie, chciałbym przybić z tobą pionę. Czy mogę, bo przed monitorem, nie, przed kamerą, obiektywem, to jesteś najlepszy na tej scenie. Dziękuję ci za wszystko. Niesamowite. Tak, bo jesteś sam na scenie, a tego nie zmienię. Grzegorz wysoki, czy podbije świat mody szeroki? O, proszę. Marcin. Widzisz, no. ja się marnuję. Ale może Marcin otworzy twój rap show. Taki support. To leć już. Co się stało, brat? Udało się. No! Nie jestem zadowolony ze swojego freestylu. Ja umiem lepiej. No mam nadzieję, bo to nie było... O ty! Tak? Tak to dawaj. Dobrze, gratuluję, widzimy się w następnym etapie. Fajny chłopak, cały tylko, czy zbyt nieśmiały? Marcin! Co? Co? Nie. Co, może już po raz za tego aparatu ja na... muszę chyba zmienić na wielką scenę. Ale ty masz tyle talentu. Moim zdaniem to po raz za aparatu fotograficznego na aparat ortodontyczny się przesiąść. Noszę ostatnio. Top model! Zapraszam do hali numer 3. Proszę bardzo, zapraszamy. To jest nasz backstage. Te ciuszki są po to, aby jeżeli jurorzy stwierdzą, wyglądasz beznadziejnie, to po prostu was przebiorą. A jeżeli będziecie musieli się przebrać w bikini, nie przejmujcie się, to też jest część modelingu, więc trzeba się czasami przebierać. A rozbierać? Czy to też będzie część tego modelingu? Tutaj. Mam nadzieję, że ten numerek przyniesie mi dzisiaj szczęście. Sexy. O, Mat. Wow. Zgrabniutka, super. Ale ciało.
Zawsze jak to się rozbiera, to Marcina budzi. Ciałko grzesznicy. No, a... Ja nie wiem, czy ja coś powiem tutaj. No, proporcje totalne. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jaka króciutka spódniczka. Dzień dobry, nazywam się Joanna Krupa. O! Serio? Okej. Okay. Też ta prawdziwa, tylko ta druga. To która jest prawdziwa? Piękno nie jedno ma imię. Joanna Krupa wskakuje w kostium kąpielowy. Proszę bardzo, państwo. Podziwiajcie Joannę Krupę. Czy to się kiedyś wydarzyło? No podobno tak. Co oznaczał ten znak głową? Mój? Tak. Od razu zaczęło mnie wszystko boleć i chciałbym coś z farmaceutyki. Taka fajna słowiańska urada. Fajna słowiańska urada o tej dziewczyny. Przeciwbólowego? Nie, chyba na zakochanie. To ja tak na serce działam. No ale pięknie to wygląda. So sexy, oh my gosh. Wow! I jeżeli masz tyle ognia w sobie i potrafisz nas zaskoczyć w różnych zadaniach, to ja mówię yami, 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 yami. Wchodzisz do programu. Dziękuję. O. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kochanie. Marcin, decyzja. No, niestety, Joanna Krupa jest tylko jedna. Zmierzyć się z ikoną to nie jest łatwo. Ale jednak się odważyłam. I super. No i bardzo to fajnie się ceni. Co, dostałaś? Dostałam się. Przyda się. Mam nadzieję, że się wszystko spełni. Tak jest. Top Model to program, który zmienia fanów w idoli. Nic dziwnego, że przyciąga tylu chętnych. Nazywam się Filip Blecharczyk, mam 18 lat, mieszkam w Sławkowie. Zajmuję się na co dzień graniem w piłkę. Trenuję od 5 roku życia. Gram na pozycji napastnika w drugiej drużynie Zagłębia Sosnowiec. Uwielbiam ciężką pracę, prawie codziennie chodzę na siłownię. Oprócz tego trenuję sam indywidualnie. Co weekend pracuję z tatą i z dziadkiem. Pomagam im w sprzedaży garniturów, w przyszykowaniu stoiska. Możesz go ustawić tam na zewnątrz. Wstajemy o 2:30. Wypakowywujemy. O 2:30. Ja mam problem, żeby... Nie, przepraszam, przecież ostatnio to ja w ogóle nie śpię w nocy. Co ja mówię? Kiedyś miałem problem, żeby wstać na 8. Teraz po prostu mój dzień i noc, noc i dzień. To jedna wielka, bezkształtna masa. Dwa busy, właśnie tych garniturów, marynarek. I o 7 mniej więcej jesteśmy rozłożeni już tak na gotowo. Jest to bardzo męczące. No dla mnie to jest taka kwestia, żeby po prostu sobie dorobić. Filip jest bardzo fajnie zdyscyplinowaną osobą. Wyznacza sobie cele i dąży do nich. Modeling dla niego jest nową drogą, którą sobie wyznacza. Słuchajcie, fajnie próbować różnych rzeczy, jestem za. O, Filip jest super. Rozmawialiśmy na Zoomie i był bardzo fajny, bardzo wesoły i mam nadzieję, że dzisiaj wam to pokażę. Co świat mody może dostać od takiego Filipa? Czuję się dobrze przed aparatem. Sylwetka, nogi, wszystko. O, widzę, łuda są. Nogi. Mały, chudy, ale byk. Chciałbym, żeby o mnie było głośno, tak jak to robi Eduardo Camavinga, zawodnik Realu Madryt. Gra świetny mecz. Piłka nożna to w ogóle nie moja tematyka, więc ja tutaj nie wiem w ogóle, co się dzieje. A oprócz tego jego pasją jest właśnie prezentacja na wybiegach, na różnych rewiach mody. No dobrze, a jakieś doświadczenia w świecie mody próbowałeś? Nie, nic. Nic zupełnie? Fajny głos ma w ogóle bardzo. Pierwszy raz i tylko u nas. Surowy jak marchewka. Dziewczyna tu jest i brat, tak? Jest, tak. To tak. Cię bardzo wspierają. A cała rodzina cię wspiera? Cała rodzina jest na łączach, także mam w sumie to 4 rodzeństwa. Aha. Ja jestem najstarszy. Mam liczną rodzinę. Ale fajny ten chłopak jest. Też oczywiście tutaj, wiecie, ja po prostu też tak bym chciała mieć tak zarysowaną linię żuchwy. No i ta fryzura, po prostu wszyscy mają tą fryzurę, ale mu to pasuje akurat, mu ta fryzura pasuje. Filip jest osobą dorastającą w rodzinie wielodzietnej. Jest najstarszym z naszych wspaniałych dzieci. Chętnie pomaga. Stara się przejmować część obowiązków.
rodzicielskich. Stara się rodziców swoich odciążać także w opiece nad najmłodszym braciszkiem, zespolaczkiem. O, mam nadzieję, że to jest wszystko ze zdrowym rozsądkiem i balansem. Którego też zabawnie nazywamy trisomiaczkiem, ponieważ ma trisomię 21, czyli zespół Downa. Filip zawsze był taką podporą dla całej naszej rodziny. No tak, tylko czy to nie powinno być zadanie rodziców, żeby być podporą? Znaczy fajnie, że tak się angażuje, ale znaczy nie znamy dokładnie historii całej. Natomiast to jest, wiecie, no przykład i można sobie tutaj teoretyzować i abstrahować. O to też właśnie w tym chodzi, tak, w tych reakcjach. No ja jestem zdania, że dziecko powinno mieć też dzieciństwo. Mam nadzieję, że tak było i że ta równowaga nie jest zachwiana, bo ja osobiście niestety bywałem ojcem dla mojego ojca. I to ma potem naprawdę niefajne konsekwencje. No ale tutaj mamy rodzeństwo, trochę inny kontekst. Kiedy Leoś się urodził, był w szpitalu przez bardzo długi czas. Pamiętam, że przeszedł jeszcze operację na serce. I było to trudne, bo no mamy nie było przez długi czas. Hospitalizacja była kilkutygodniowa i tak naprawdę nie było wiadomo, z jakimi wiadomościami wrócimy do domu. Filip stawał zawsze na wysokości zadania i był pierwszą osobą, która musiała zająć się pozostałym młodszym rodzeństwem. No to jest takie, wiecie, no właśnie. No fajnie, że tak... Fajnie, że poczuł tą odpowiedzialność, że wykonał to zadanie, ale no, czy tak powinno być? No tak po prostu musiało być i tyle. Być może sam mierzył się również z lękiem, ze strachem, z obawą o życie, o dalsze losy Leosia. Jednakże pocieszał rodzeństwo i potrafił tak bardzo podbudować wewnętrznie, psychicznie. Znaczy na pewno to go zbudowało, co nie? Ale to też może mieć swoje konsekwencje różne. Dzięki jego postawie młodsze rodzeństwo mogło czuć się bezpiecznie. Naprawdę jestem Panu Bogu wdzięczna, że obdarzył mnie takim dzieckiem. Jestem z niego dumny, jestem bardzo z niego dumny. W ostatnim czasie to już w ogóle. Dla mnie Filip jest top, niezależnie od tego, czy uda mu się wytrwać się w programie. Dla mnie jest po prostu top. Jestem optymistą. No, moimi ambicjami jest po prostu wygranie to model. To się nazywa konkret. Robimy z Filipem, słuchajcie, rozbieramy, ubieramy. Myślę, że rozbierać trzeba. Chcę no powiedzieć, że Filip ma 1,87 m. Tak. Czyli bardzo dobry wzrost. Dlaczego nam wszędzie nie mówią tego wzrostu, no? Przy wszystkich osobach. Przy wszystkich osobach. Dawid, czy ty jesteś adwokatem Filipa? Nie, przecież mówię. Tak, chyba jesteś duży fan jego. No dobra, wiesz co, zacznij sobie włoski tylko tak na bok, na jedną ale stronę, dużo radę. Lepiej właśnie włosami, lepiej, tylko tak, dobra, no. Trochę chyba za mało są mokre, trzeba by je zmoczyć, Asia, wyrównać. Tak, może niech dobra. Przyjdzie dziewczyna. Poprosimy ją, ona przygotuje sprzęt. Jak się nazywa? Natalia. Natalia, zapraszamy cię tutaj Natalia, pomocy. Przyjdź z wodą. Misiu. 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 Kochany Misiu. Misiu. Czyli to jest 19-letnia tak zwana łag. Prawie. Łag. Swoją dziewczynę poznałem w podstawówce od pierwszej klasy. O, fajnie, mega. Dobra, będzie. Będzie? Dobra, dziękuję. Dobra, dziękujemy ci, kochana. Dziękuję. Pięknie, pięknie. Zawsze w sumie byliśmy tacy tutaj, jakieś takie no śmieszki, takie fajne, siedzieliśmy razem. I teraz, a on jeszcze trochę pod ścianę stań bardziej. Duże oczy, teraz. Ojejku, piękne! Fajnie wychodzi na zdjęciach. Między nami jest super, mam wspaniałą kobietę, daje mi wszystko i bardzo ją kocham. Zobaczymy, czy potrafisz pozować w innym towarzystwie. Czy jak najbardziej. Tak, nie ma problemu. Cześć, Ola! Cześć, Aleksej, bardzo mi miło. Lecimy. No to lecimy, dobra. I teraz, oczy do mnie, tak, mocne. Tak, dajesz, mocno. Ola, jaka ty zalotna się zrobiłaś. Tak, tak trochę, tylko taki trochę bohater jednej miny jak na razie. Czy był ten uśmiech raz, ale klimat na twarzy jest cały czas taki sam. Ale no, wiadomo, to jest tak na szybko. Trzeba im dać szansę po prostu, tak, żeby pokazali się w różnych wersjach. Ojej, kurczę. Muszę. Boże. Pomagam wygrać program. Żałosno. Co? Czy będzie jakaś drama tutaj? Ola, jaka ty zalotna się zrobiłaś, ojej, kurczę. Muszę! Ej, no przecież to jest po prostu praca, no. A ta dziewczyna, widzę, że już się w głowie coś tam
urodziło. Nikt tu nikogo nie odbija nikomu. No bez przesady, ej. To jest casting. Boże. Pomagam wygrać program. Żałosne. Co żałosne? Co jest żałosne? A ty zazdrosna jesteś? Nie. Serio, to jest niskich lotów. No jest ewidentnie zazdrosny, zobaczcie jej posturę i postawę ciała w ogóle. Wow, wow, tego się nie spodziewałem. Tego to chyba jeszcze nie było, wiecie? Nie. Jest troszeczkę zazdrosna. Tak, troszeczkę, tak? Tylko po prostu najlepiej to by chyba dźgnęła tą Olę po prostu jakimś, nie wiem, sztyletem w plecy. Ale jest to bardzo słodkie. To nie jest słodkie. To nie jest fajne, to nie jest dobre uczucie. Może powodować masę konfliktów. I tak naprawdę jest oznaką braku poczucia własnej wartości. Ups. Ja ją też jestem bardzo zazdrosny. Aha, czy on też jest bardzo zazdrosny? No to się świetnie dobrali w takim razie. Teraz silny jesteś, tak? Mocno! No widać, jak jest zazdrosny bardzo. Co tu się dzieje w tym momencie? Słuchajcie, jest grubo. Jest grubo. Ona zaraz tam wyjdzie i po prostu jej plaskacza strzeli chyba. Tak, pokaż. On już wie, że ma przewalone. Dlaczego? No bo się szybko odsunął. Czy ona ma świadomość, do jakiej on branży próbuje wejść? Bo ta branża między innymi na tym polega, na pracy z innymi modelami, modelkami, no do cholery. Ale za to mu będziesz czesała kołki? Zobaczymy. Nie. No oczywiście, że tak. No nie ma tak. Była umowa, że nie będzie czegoś takiego. Kochana, ale to chyba nie w tym zawodzie. Ten zawód też polega na budowaniu relacji, na pracy wspólnej, tak? Jak jest dobra atmosfera na planie, na planach, to praca wtedy lepiej wychodzi. Co to za myślenie jest? Ale byłaś, Ola, wpatrzona w Filipa. Dziewczyna wie, ale Filip. A oni jeszcze tutaj podkręcają, co nie? Czekajcie, co było ważniejsze, to Filip też był wpatrzony, okej? Okay? Wolę. Chyba zaraz Misio cię prześwięci. Po prostu wykonywali to zadanie, jak najlepiej umieli i tyle. O matko boska. No właśnie, Misiu? Ja nie wiem, co będzie. Pytanie, czy wróci, czy ucieknie innym wejściem. To jest do wyjaśnienia, no to jest... Co tu wyjaśniać w ogóle? Nie wiem, no serio? Coś, z czym trzeba się liczyć, tak? No dokładnie, no. Nie wiem, jak on sobie to wyobrażano. Idę do programu. Właśnie z taką myślą, że takie sesje mogą być? No bo takie sesje będą i będzie ich masa i w tym zawodzie to jest normalne. No ale trzeba znać swój umiar. I mamy już wyznaczone zasady, których będziemy się żelaznie trzymać. Uciekaj! Uciekaj! Nie żartuję. Tu nic nie zaszło. O matko, no kręcimy masakrę jakąś. To co, dobrze się czułeś przed obiektywem? Chyba dobrze, tak, fajnie. Bo bardzo fajnie wychodzisz na zdjęciach. Bardzo dziękuję. Jesteś bardzo fotogeniczny. Marcin, tak czy nie? Filip, jesteś kompletnie zielony, ale to jest słodkie. Jak zielony? Jest zielony. No zobacz na to zdjęcie, czy wygląda zielono. No, jest taki nieopierzony. Ale no nie, no jest fotogeniczny, tego mu odmówić nie możecie. Ale jest sobie potencjał. Ja mówię tak. Dzisiaj jestem na tak. Bardzo dziękuję. Przechodzisz bardzo dalej. Super. Congratulations. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dzięki. Dziękuję. I to jest oznaka szacunku. Mi się to podoba, że tak sobie podszedł i im podał rękę. To jest spoko, co nie? Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podziękuj dziewczynie, że te jak włosy zrobiła wspaniale, bo tak to pewnie byś nie przeszedł, jakby nie te włosy. Widzisz, dziękuję tobie, że mu pięknie włosy zrobiłeś, bo inaczej by nie przeszedł. Podziękuj Misiu, podziękuj Misiu. Dziękuję Misiu. Misiu. O, ja pierdzielę. No to gdzie ten wałek? Słuchaj, chłopie. Ja ci gratuluję. Ty się zastanów, co obiecujesz swojej kobiecie. Ja wiem. Do zobaczenia, powodzenia. Dzięki. Nie spodziewałem się, że wszyscy jurorzy będą na tak. Bardzo miłe zaskoczenie. I myślę, że mogę wracać zadowolony do domu. Ale ona jest wkurzona straszliwie, co nie? Fajnie, bardzo fajnie. Była kłótnia? Troszeczkę po sesji, myślę. Lekkie spięcie, ale do rękoczynów nie doszło. Na razie. Misiu. Misiu. Ale super chłopak, naprawdę. Marcinowi coś się stało, słuchajcie, może zasiepło tu w studio. Misiu. Dajcie mu trochę wody. Misiu. 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 Rozmarzył się. Misiu. Tymczasem walka o miejsce w programie trwa. Ja mogę to śmiesznie powiedzieć, tylko pytanie, jakie jest pytanie? Dlaczego się uspokasz?
Nie, nie ukrywam się. A ktoś się już nagrywa, tak? Cały czas. Dzięki. Jestem pewna siebie, tylko... No, jestem. Za pana mam patrzeć, nie tu. Będzie takie cięcie, tak? Ja jestem nieustraszona i się nie obawiam. Denerwuję się, no bo jest to ważny moment, bo to, jak wypadnę teraz, będzie... Będzie widoczne na pewno przez wiele kolejnych miesięcy i przez wiele osób, więc jest to denerwujące, tak jak matura albo jakiś egzamin. Na początek warto znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Nazywam się Michał Hetnar, jestem z Wrocławia. Studiuję informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W moim życiu aktualnie zajmują mnie live'y i lubię prowadzić social media. Przed wyjściem trzeba koniecznie sprawdzić, czy jest forma albo cięcie. Ale myślę, że jest dobrze. Okej. Dziwnie mi trochę, nie wiem, co się tutaj ten. W wolnym czasie trenuję, jest to duża część mojego życia, na którą poświęcam swój wolny czas. Przynajmniej statyczne. O! No, rozwijam się stąd pole dance. To jest bardzo trudny sport generalnie. Ludzie się z tego śmieją, chociaż mam nadzieję, że mniej. Moja koleżanka z pracy uprawiała, teraz wróciła trochę do tego. I naprawdę trzeba mieć, słuchajcie, takie łapy, takie nogi, że to w ogóle się w głowie nie mieści. Koordynację ciała. To jest bardzo trudne. Jest dobrze. Cześć, Michał jest. Cześć, jak masz na imię? Michał. Michał również. I? Ania. Ania, kim jest Ania Michał? Ale Michał jest bardzo niski chyba. Bo Michał jest niski, więc ten Michał jest, widzę, że jego wzrostu mniej więcej. Czy bardzo niski? No niski, jak na modeling, tak? O tym mówimy tutaj. Ania jest moją siostrą. A jak wybieg, to co? No ci powiedzam, że jesteś za niski. No. Nie boję się tego. Dzień, na który czekałem bardzo długo, więc... No, zawiódłbym siebie przede wszystkim, gdybym nie dał z siebie 100%. Ciekawy bardzo chód. Patrzcie. Znaczy on sobie jaja robi, tak rozumiem? On sobie robi jaja i on tu jest po to, żeby podbudować swoje sociale. Bo ja nie widzę innego celu tutaj. Zoolander idzie. Cześć. Michał, wchodzi już energia. Od razu się obudziłem. No pewnie. Wow. Michał, co ty myślałeś, jak szedłeś teraz po wybiegu? Że jestem gwiazdą. A widzisz. Od razu przychodzi jako gwiazda, nie jako uczestnik. Jestem gwiazdą. Wiecie co, mam tutaj jakiś dziwny vibe, dziwny klimat od niego, coś dziwnego jest, nie wiem. Coś jest na rzeczy dziwnego. Ego? Gdzie to ego? Że złoto, Mazdą. Nie Mazdą, Hondą, motocyklem. Na co dzień. A, kurde. Jestem z Wrocławia i w wolnym czasie uwielbiam ćwiczyć pole dance. Wszystko to się pojawiło z tego, że ćwiczyłem kiedyś boks i jestem taką kombinacją dwóch różnych światów. To było szukanie urozmaicenia sobie treningów bokserskich. Wpadłem na zajęcia fitness i to... Przerażające jest dla mnie to, że nie mruga. Tak jak Malwina Wędzikowska w The Traitors, ona też tam nie mrugała i było to przerażające. Była miłość od pierwszego wejrzenia. I co, w tym samym klubie ale był nie, to boks? Było tak. Chłopaki, mam pomysł, jak po sparingu idziemy na rurę. No koledzy z boksu to patrzyli na mnie tak ze śmiechem, aczkolwiek... Teraz zazdroszczą. W końcu mrugnął. Dziewczyn zdecydowanie zazdroszczą. Ja myślę, że ci koledzy to nie wiedzą, tylko wiesz, zobaczą cię potem na wizji. No tutaj nie wiedzą. Czyli ty ćwiczysz twardą rurę. Tak, ja zajmuję środkową rurę zawsze i to jest moja rura. Ja muszę być na środku jak w ringu. No to wskakuj te bokserki i pokazuj nam. Okej. Okay. A my przygotujemy rurę. Coś jest, coś się wiem, co tu się ten... A, 3, 4. Patrz, jak pupką rusza. Ciekawe, czy na ringu też tak chodził. No, widzisz? Wiedziałem, że tak będzie. Ty masz kostium na mam. Pole dancer na pewno potrafi się szybko rozebrać, inaczej konkurencja go wyprzedzi. No, szybkie rozbieranie to akurat potrzebna rzecz na wybiegach i tak dalej, więc trzeba się szybko przebrać. Potrzebno, to jest potrzebna umiejętność, nawet niezbędna. Energia, let's go! Ruszaj się, tak jakbyś lubiał być tu przed nami. Się obudziłem. Chłopak jest gotowy do reklamy dezodorantów antyperspiracyjnych. No i bardzo dobrze, kasa, zarabianie, słuchajcie. Jeszcze nie mieliśmy wybiegu z Kwiatkiem. Znaczy tutaj Kwiatek brał udział w tym castingu, czy kolega? W skarpetkach, tak? W skarpetkach. A czemu?
No bo jest większa klasa, tak. Okej, okay, dobra, dobra. No to ciach, dobra, lecimy, no. Oh, wow. Cool. To są bokserki? Ale jakie ciałko. Cool, patrzcie, patrzcie, oj. Chyba chodzi, dobra, bo on będzie ten pole dance robił. To chodzi o to, że mu będzie łatwiej może w skarpetkach, niż na gołe ciało. So fine. No. I skarpetki mu pod czepku, i to zaraz spadnie. Wow. Ojej. O, takie zrobię. No na pewno ma styl swój. O nie. Dorian, a po kim to twoje imię? Był remont domu i taki pracownik po prostu, który remontował ten dom, się tak nazywał. O, był remont i po pracowniku. No i co robisz na co dzień? Ale fajną twarz miał ten chłopak. Taką naprawdę fajną. Jestem macarzystą i masuję. Macarzystą? Jestem jedną z twarzy z sauny. Twarz sauny? Już mieliśmy twarz jeziora, to teraz mamy twarz sauny. Przepraszam. No, oni tak to robią, że nieraz się nie da wytrzymać, no. Nie, przepraszam. Czuję się teraz źle, że się zaśmiałem. Nie wiem, czy ja mam zostawiać te fragmenty, czy ja mam je wycinać. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Tak. Wow, brawo, to jest świetne. Co taki przerażony? Bo to się tutaj zna. Bo to jest segment cyrkowy ewidentnie po raz kolejny, no. Dobra, ja tu nie jestem dla modelingu, więc lećmy z tym. Razem, żeby pokazać tu moją energię i wykorzystać to w sposób kreatywny. Zresztą ja tu jestem z każdego powodu. Chyba. No dobra, to weź wykreuj coś z tej energii, bo na razie jeszcze nie wyszło. Kreujemy. Przepraszam. Ja bardzo was przepraszam. Ciebie przepraszam też. Ciebie też przepraszam. Pomysł mam? Tak. Pomysł to połowa sukcesu. Ale dużo energii. Ja bym tak nie zrobił. Czy skarpety to są częścią tej... Specjalnie, czy historii? Tak to są Wiecie, no słuchajcie, różne są fetysze. Skarpety do wspinaczki, dajcie spokój. Skarpety to popisuwa. Bo jest trudne, no bo się ślizga. A to po co zrobiłeś sobie trudniej? No żeby pokazać, że umiem. A jest trudniej w skarpetach. A no tak, bo ciało stawia opór większy. Tarcie i te sprawy, okej. Bo to troszkę wygląda taki polski samiec, wiesz? No, trochę jestem taki polski. Nie, bo tak się skróciłeś, powiem ci szczerze, już jesteśmy w programie o modzie, więc... Kasia, daj spokój. No nie, no to prawda, skarpety skracają, on się nie jest wysoki, on się jeszcze bardziej skrócił, no. Ale tutaj nie chodzi o modę w tym przypadku, ewidentnie. Ani w żadnym z tych... Dajmy się porwać po prostu. A co to masz w ręce? I zgadnijmy. Ale fajny chłopak. Fajny chłopak. Dla mnie przynajmniej. Ale jakie małe ciało. Już nie chciałem się bawić z ciałami tutaj. Nie ma co się bawić ciałem. Uwaga. Jezu, ja nie wiem, czy ja dam radę. Dobrze. Na siebie nogi, jest łatwiej. Jest, dobrze. Nie, przekręć. No brawo, no. Ale fajnie, też tak... No mamy segment kabaretowo-cyrkowy. Chciała. Dobrze, mało zjadłem. No, bo się wyżyga. No Michał, no ja cię po prostu muszę zapytać wprost. Co z tym modelingiem? Kompletnie mi się to nie klei. Naprawdę? Będę pozować w bardzo skąpej bieliźnie. To ja? Ej, ale ten chłopak jest fajny teraz z tymi karykaturami, co narysował. Przecież nie wiem, czy do modelingu. Jest fajny. Pozycja na delfinka. O. Ćwiczenia jogi uważam za rozpoczęte. Mogę też pozować, wykorzystać swój movement. Tak. Movement. Masz ci powiem, nie. Znaczy on ewidentnie, mówię, przyszedł po to, żeby sobie sociale tak ogarnąć bardziej. No ewidentnie, no. Zły ten movement, no. Movement, no. To jest konkretna branża, z konkretnymi potrzebami. Ale ty go nie widzisz w modzie, Kasia? A może moda go widzi w modzie? Trzeba modę zapytać. Nie. To ja ci coś pokażę. Chodź, Michał, ze mną, ja im pokażę, że też cię w modzie widać. Znaczy, on może mieć fotogeniczną bardzo twarz. Ale on jest niski, no ale jest niski bardzo, tak? O nie.
Nie wierzę. Marżela, co ty, Asiu, myślisz? Myślę, że tak. Przechodzisz. Dziękuję bardzo. Super. Jest. Przeszedł ten chłopak, super. Cieszę się. A ci daję szansę. Filip, tu wyglądałeś świetnie. No to było 2 lata temu. Ale chyba też z 15 kilo temu. Ach, no to jest takie, wiecie, no tak się nie powinno robić, co nie? Jak już idziesz do takiego programu, no to... to wyglądaj na tych zdjęciach. Jezu, panie, jakbym przytył 15 kilo, to bym był Hubą Bubą, naprawdę, nie? To aż tak no nie troszkę szaleje. Jesteś Huba Buba. No nie, on nie jest Huba Buba, bez przesady, po prostu... No to ciało nie jest zbudowane tak i tyle, ale... normalnie wygląda, no ale to jest modeling, no więc... Dzień dzisiejszy, no. Do zobaczenia. Do zobaczenia, maybe. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Jedni się żegnają, a... Ja bym chciał wyglądać tak jak on, jako Huba Buba w takim razie. Inni jeszcze walczą. I co? No Michał, jak z Paryża ci powiem, Martin Margiela mógłby cię od razu zatrudniać. To co, Kasia, zmieniłaś zdanie? Bardzo mi się to podoba. Brawo dla ciebie i dla Dawida, bo zrobiliście takie ćwiczenie, które się bardzo udało. Natomiast trochę wyjątek potwierdza regułę. Uważam, że jesteś świetny, aczkolwiek myślę, że w Top Model miałbyś ciężko. Po prostu. Lubię wyzwania, myślę, że chciałbym takie ciężkie wyzwania. Ale zobacz, 3 jurorów się... Oni go przepuszczą. Oni go przepuszczą, żeby było dramatycznie bardziej. Przepuszczą go. Jeszcze. Michał. Paru centymetrów brakuje, ale nadrabiasz swoją osobowością. Uwielbiam sposób, w jaki chodzisz. Jest to przezabawne, ale takie, że każdy cię zapamięta. I ja dziś daję ci szansę. Tak. Dzięki. Dawid. Ta gra, którą też wkładasz w swoje jakby takie codzienne życie, czasem cię może wybronić na scenie. Na przykład dzisiaj. Ja mówię tak. Znaczy, tu jest potencjał dramogenny. Naprawdę, jest potencjał. Michał, myślę, że dzisiaj masz dużo szczęścia. Mieliśmy fan z tobą i wiesz, super teraz wyglądasz przed nami. Ja jestem skonsternowany trochę jego osobą, szczerze mówiąc, nie wiem. Jakoś, no nie zawsze klika, co nie? Ale twoja mina jest bezcenna teraz. Zaskoczony kompletnie, co? Zaskoczony jesteś, tak? No, no to mówię ci tak, no, ale szybko no, wychodź, pomoże, zmienimy zdanie. Tak, na razie jest na razie tak. O boy. W tych butach. Ojejejej. Ojejej. Co? 3 razy tak udało się. Czy to było? Jak było? No to były ciągłe emocje, ja na początku myślałem, że nie. No nie. Myślę, on zajmuje komuś miejsce, kto może by rzeczywiście mógł zrobić karierę, ale dobra, no. Nie udało się. Nie, co się stało? Pan Woliński powiedział mi, że nie jestem stworzona do pokazów i też dlatego, że jestem niższa. Ale tamtego chłopaka przepuścili, no to rzeczywiście... Już inne dziewczyny? Nie udało się. Usłyszałam, że mam ładną twarz, ładną figurę, ale nie ma tego czegoś, więc no nie tym razem. Bardzo mocno się zestresowałem i jedynie udało mi się przejść na ładne oczy. Słyszałam, że jestem bardzo... No dobrze, że tego chłopaka przepuścili, bo na zdjęciu wyglądał bardzo dobrze. Młodziutka, bardzo... Ładniutka. Zgadzam się z decyzją jurorów. Faktycznie może jeszcze nie czas. Myślałam, że trochę lepiej mi pójdzie, że dostanę mniej krytyki, ale... Myślałam, że może charyzmą i osobowością nadrobię i tym, że jestem sobą. No tylko my tej krytyki też nie widzimy, więc do czego się mamy odnosić, bo ja nie wiem. No ale nie udało się. Ciężko było. A co mówili? Że ich nie zachwyciłam, chociaż przebrałam się w bardzo świecącą kreację. Raczej już nie będę więcej próbować, także wydaje mi się, że to już moja przygoda się zakończyła. Pierwszy raz coś mi się udało ugrać na oczy. Jak się coś ugrywa na oczy? No po prostu trzeba mieć ładne oczy. Takie, które od razu widać w tłumie. Nazywam się Sara Stankiewicz, w tym roku kończę 20 lat. I... O, tutaj mamy bardzo ładną, fajną twarz. Pochodzę z małej miejscowości między Opolem a Wrocławiem i jest to Skarbimierz Osiedle. No taka słowiańska uroda, no słuchajcie, my... Ja w ogóle uważam, że Polacy są naprawdę... Polki, Polacy... No jesteśmy przystojnym narodem, w sensie... Ta nasza uroda jest naprawdę fajna. Od małego byłam z bardzo aktywnym dzieckiem i zostało to do teraz. Bardzo uwielbiam właśnie jeździć na rolkach. To jak przejechała i był ten kat, to normalnie już sobie wyobraziłem jakąś reklamę perfum. Aktywnie spędzać czas, uczęszczam regularnie na siłownię. Lubię też wchodzić w góry. No to już cię lubię, lubię chodzić po górach jak ja, więc klika, już klika. Tańczyłam przez 10 lat.
taniec mi dał na pewno większą swobodę ruchu swojego ciała. Mogłam poznać bardziej swoje ciało. Jest ono wysportowane. A to się w modelingu może przydać, co nie? Właśnie, jakby świadomość swojego ruchu, ciała i tak dalej. Fajna, przydatna umiejętność. Wysmuklone. Może brać udział w jakichś bardziej ekstremalnych sesjach może, a to się z pewnością w tym programie też przyda. Stwierdziłam, że to jest ten czas, którym chciałabym spróbować. Sara i przyjechałaś z... Mateuszem. Kim jest Mateusz, Saro, dla ciebie? Chłopakiem. Dużo osób patrzy się na Sarę, dużo osób zwraca na nią uwagę. Od wielu osób dookoła słyszałam, że powinnam iść w tym kierunku, zrobić coś, spróbować. Dużo osób mnie namawiało do tego i zabrałam... Jak dużo? 2, 5, 15, 40, o, setki, nie zliczę, tłumy. Nie zliczę. Zatrzymywali cię obcy ludzie, mówili, pani jest modelką. Tak. Też było tak? A nawet było ostatnio tak. Była na siłowni, zatrzymywała. Dostawałam różne komplementy i stwierdziłam, że to jest ten czas. No dobra, kochana, zapraszam cię na wybieg. Dziękuję bardzo. A ty zostajesz ze mną. Czy myślę, czy będą 4 razy na tak? No mam nadzieję, no po to tu przyszłam i mam nadzieję, że usłyszę te słowa. To zakończenie, to na samym szczycie jakby tego catwalku było trochę takie dziwne, takie nie do końca wiedziała co zrobić, widać było to. Jestem zaskoczony trochę tym. Dzień dobry. Cześć. Jak się nazywasz? Nazywam się Sara Stankiewicz, kończę w tym roku 20 lat. Ale masz już doświadczenia w modelingu, prawda? Robiłaś jakieś sesje? Dostawałam tam propozycje, byłam na tych sesjach, no ale większego... No trochę się stresuję, no to widać akurat. Czyli to nigdy nie było zawodowe, tak? Nie. A jak ciałeczko? Wydaje mi się, że fajnie. Możemy to sprawdzić. To wskoczysz w kostium? Tak, idź się przebieraj. Dobra, zaraz wracam. Znowu nam nie mówią, ile ma wzrostu, no. Ty mamy na sobie? Górę nie. Górę nie. A gdzie masz górę? No, okej, mam ręce. Fajna, śliczna jest. Ma piękne oczy. Tak, śliczna. Usta, oczy. A stres jest? No, nogi mi się trzęsą. No to już niech przestaną. Na co dzień nie jestem jeszcze w 100% pewną siebie osobą, ale staram się pracować nad tym. Słuchajcie, ta twarz może być bardzo fotogeniczna, naprawdę. Staram się też zobaczyć w sobie to coś, co inni widzą. No, ma taką nutkę tajemnicy w sobie też, to jest ciekawe bardzo. Chcę iść w tym kierunku, żeby zdobyć tą 100% pewność siebie. Jakiś taki, coś takiego ma w sobie, coś takiego... Takiego tajemniczo magicznego. Nie wiem, czy też to widzicie, czy też to czujecie. Takiego coś ma. Nice. O, to było super. To było. Aż mam ciele. No nie wierzę. No zobaczcie, no. Nie wiem, czy to widać, ale. Coś tu się dzieje fajnego. Śmiechnęła. Tak, oczko, pyk. Elegancko. I teraz patrzysz. Super. Teraz i teraz. Raz, dwa, trzy. To fajne zdjęcie. To fajne. 4. Mocno! Tak, i teraz. Trochę wyżej broda. Nie no, fajnie wychodzi na tych zdjęciach. Kompozycja twarzy jest, no pięknie. Ja wiem, że to brzmi technicznie, ale kompozycja jest twarzy taka naprawdę piękna, no. Przykuwa uwagę. No przykuwa uwagę. Oczy mocne! Zobaczymy, co nam wyszło. Piękne. Powiem ci... No, kamera cię kocha. No, ewidentnie. Tak. Jeżeli chodzi o beauty... Sztos. Tak, wszystkie kremy i tak dalej. No, po prostu mega. Tak. Kasia. Sara, masz przepiękną twarz, naprawdę. I masz coś takiego w oczach, co przykuwa uwagę. Tak, zdecydowanie. Jakąś taką nostalgię. Tak, taką tęsknotę jakąś też właśnie, tak, no. Tajemnica, tęsknota, to, dokładnie, takie combo. Nie wiem, coś uroczego absolutnie. Na pewno musisz popracować trochę nad taką
pewnością siebie. Ty jesteś dosyć spokojna. Fajnie, żeby czasami to było takie trochę bardziej, wiesz... No ale bez przesady, no spokojne osoby też sobie radzą w życiu i w różnych branżach, już bez jaj, bez przesady też. Nie każdy musi być ura-bura, szef podwóra. Raziste, no bo tak wiesz, nie ujedziesz tylko na jednym nastroju cały czas. Dobrze widzieć, jak druga strona, czy ktoś daje ci pracę, że jesteś taką żywą, młodą. Ale zaraz. Sesja to co innego, to jak ona będzie, to czy ona będzie modelką jednej twarzy, to się dopiero okaże, ale na razie... To jest jej osobowość tutaj, jakby to nie musi być równoznaczne zupełnie. To są zupełnie dwie kwestie różne. Energetyczną dziewczyną, natomiast no zdecydowanie masz moje, tak. Dzięki. Nie musi zmieniać swojej osobowości, żeby była dobra w tym wykonywaniu tego zawodu według mnie. Jeżeli będzie chciała się bardziej otwierać i być trochę bardziej ekspresywna, to spoko, ale dajmy szansę właśnie na różne twarze, na różne pokazanie w konkretnych zawodowych sytuacjach modelowych, modelingowych. Dawid. Powiem krótko i zwięźle, tak. Sara, aparat cię kocha, ja cię kocham. Tak. Jest. Cztery razy tak. Jest. Super dziewczyna. Przepiękna, no, naprawdę. Jedna z, chyba moja ma taką favorite dziewczyna. Melancholię w oczach, tak, jakiś taki smutek, ale tak, to jest piękne. Tak, piękne, to no. Prawda. Wyróżnić się na tyle, żeby zdobyć uwagę jurorów. Każdy sposób jest dobry. Dzień dobry. Na casting przyjechała Doris. Jestem profesjonalną drag queen. Gdzie ma być? Na klacie. Dobra, jest. Mogę, to jest tak interesujący artystyczny zawód, wyraz w ogóle. Lata do przodu, wiesz, pokaż ty. Cyc. Cyc do przodu. Piękny. It's time for the after party. Ale fajnie, że są pokazywane różne osobowości, to jest spoko zawsze. Idziemy. Hejka! Cześć. Cześć, Doris. Doris? Tak. Tak, Doris, cześć, the diva Doris. O Jezu, pięknie. Dobrze, usiądźmy, cześć. To jest opowiadaj. Moja siostra. Siostra? Siostra z przeznaczenia. Okej. Okay. Tak na siebie trafiłyśmy i tak zaczęłyśmy podróżę po polskiej scenie klubowej jako... Cudownie. Drag duet siostrzany. I co, gotowe? I wygrywamy. Obie? Obie. No popatrz. No, czy ona nie jest gotowa? Ja może nie. Ja? Dobra, nie. Mm-hmm. Może nie, mm-hmm. Ale ona na pewno tak. Where's my ride? Doris. Siema. Tą ręką leworęczna jest. Tak, ona jest niestety cześć. Dzisiaj leworęczna. Doris the Diva the Doll. Ale jaki catwalk! Ja pierdzielę! Wow. Maryla Rodowicz. Marilyn Monroe, nie Maryla Rodowicz. No przecież widzę od razu. Cześć. Tak, cześć. Ja nazywam się Doris, The Diva Doll, a prywatnie Mateusz. Sexy. No. Cześć Mati, cześć Diva. I Diva Doll co robi? Doris, The Diva Doll jest drag queen, jest lalkarką. When I... Znaczy, to jest super dla z mojej scenie dragu, to jest świetny pomysł w ogóle. Jezus Maria. Jaka talia. Ma grzywkę jak Kasia. O. Rozbieraj. W ogóle Kasia Sokolskiej bardzo fajnie w takich naturalnych włosach, w takich puszczonych. Wow. 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 Ona na jeszcze jak idzie, to taka szpilerka jechała. Tak, taka sprężysta jest. Every day is a day I slay. A co było najpierw? Najpierw była lalka. No to dobrze. To Doris, to... A na casting przyszła Doris czy Mateusz? Nie, na casting przyszedł Mati. Ale Doris chciała mu dać dobrą reprezentację. No to dobra, to przebieraj się w Mateusza, dobra? Też zrobisz special. Do zobaczenia. No jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał bez tego anturażu. To ciao. Też czekamy. Zaskocz nas. Bo potencjał chyba jest duży. Nazywam się Mateusz Nowak. Wow. No to... Czy ja muszę coś mówić? Mam 23 lata i jestem z Rybnika. Na co dzień studiuję na Wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Za jakieś 10 minut gramy
Mój dyplom indywidualny, czyli ostatni egzamin w szkole teatralnej, jaki będę musiał odbyć. Jest to mój drugi dyplom. Bardzo lubię teatr, ponieważ to wszystko dzieje się tam w tym momencie. Ale jest fajny, w sensie słowo fajny jest wzruszające bardzo, ale ma coś w sobie, naprawdę ma coś w sobie. No artysta, po prostu i tyle. Mnie ciągnie do artystów. Nie zrobimy dubla, nie zagramy raz jeszcze. My ze sceny dajemy nasze emocje, które właśnie przeżywają nasze postacie. Ja kocham teatr w ogóle, więc uwielbiam. Widownia od razu daje nam feedback. Jest to jakiś taki wspólny proces przeżycia tak naprawdę. Odkąd byłem mały, czułem jakąś taką wewnętrzną potrzebę uzewnętrzniania się. Myśl o modelingu pojawiła się u mnie w wieku 15 lat. Pierwszy styk z takim profesjonalnym modelingiem to miałem w Top Model. Bootcampie. Tam przeszedłem po raz pierwszy w życiu na profesjonalnym wybiegu. Pamiętam ten pokaz doskonale. To było, ja dokładnie, nie pamiętam ile lat temu, ale pamiętam. Sześć lat temu. Nawet nie wiesz jak ja żałowałem, że ty odpadłeś wtedy. Aha, czyli on już był w Top Model. I odpadł na bootcampie. Naprawdę. Ale może to i dobrze, może byłeś za młody. Może nie troszkę. Gotowy wtedy byłeś, że coś tam. Ja też czułem tak z tyłu głowy, że kurde, 16 lat tylko miałem. No to bardzo młody. Teraz naprawdę chyba jest gotowy już. Nie wiem. Może jestem trochę za młody. A teraz jesteś bardziej pewny siebie? Myślę, że teraz już wiesz, co chcesz tak naprawdę. Teraz już wiem, co chcę robić. Twoja rodzina co na to właśnie? Wiesz, jest szaleństwo. Mm-hmm. Tak szczerze, bo ja jestem ze Śląska. No. Mam całą rodzinę spawaczy, elektryków, górników, dziadków z pokolenia i nagle jest tutaj taki Mati. Doris przychodzi. Wiesz co, zanim była kolację. Doris, to w ogóle Mati powiedział, że chce iść na studia aktorskie, co już w ogóle było szaleństwo u nas w rodzinie. Bardzo mi się podoba, że pomimo wszystko, bo na pewno nie było łatwo, wiecie, w takim środowisku, o którym on mówi, wyjść z niego i walczyć o swoje, o to, co on chce robić, o to, jak chce, żeby jego życie było, o to, jak chce, żeby w życie jego się potoczyło. Chapeau ba. Tak. Ale finalnie powiem wam, że ja się bardzo cieszę, ponieważ moją pierwszą perukę, którą miałem na sobie jako Doris, wystylizowała moja mama, która jest fryzjerką. O kurde, no to mega, no. Mega, super. O, to jest super. A tata co na to? Tak naprawdę nie rozmawiamy o tym jakoś bardzo. Mm-hmm. Też widzę, że ten temat jest dla niego ciężki. Ja mu daję czas, bo uważam, że kiedyś to się absolutnie zmieni. Tylko... Każdy potrzebuje czasu, słuchajcie, naprawdę. No. Nie ma co na siłę przekonywać ludzi. Po prostu trzeba być sobą, dawać się poznać. I tyle. A reszta się zadzieje. No, musiałem po prostu powiedzieć, co siedzi we mnie, żebym mógł to robić dalej. Przemieszaj to. A sos się nie przypala. Mateusz jest duszą artystyczną. Przewróć te balady. Nie mamy aktorów żadnych w rodzinie. My jesteśmy taką tradycyjną rodziną. Wow! Mad cooking. Tradycyjne zawody na Śląsku dokładnie. A Mateusz wybrał, postawił nas do góry nogami, całą naszą rodzinę. No. Całe życie pracowałem na kopalni. Na kopalni redutowej. Jest to praca ciężka, dużo wymagająca, no i co najgorsze, nigdy nie wie się, czy się do domu wróci. W naszej rodzinie przeważnie ludzie jakieś studia kończyli, ale dużo jest po szkołach zawodowych, pośrednich i zaraz się pracuje i tyle, w zakładach. No i ja jeszcze z tego pokolenia. A Mateusz to już jest taki wolny ptak. W wieku 5 lat już określił się, że chce zostać aktorem i tak się stało. Skoro on chciał tak, jak chciał, no to tak zostało po prostu. Też uczył się, dokładał się, widziałem, że mu na tym zależy, żeby zostać im aktorem i nie przeszkadzaliśmy mu w tym. No generalnie na razie tutaj jest okej wszystko ze strony taty. Drag jest dla mnie dziwnym takim odczuciem. Nigdy tego nie widziałem, dopiero dowiedziałem się o tym, jak Mateusz nam o tym opowiedział. Nie wiedziałem, że taki coś w ogóle istnieje. Dziwny świat i trochę obaw było na pewno.
Relacja z moim tatą jest delikatnie inna niż ta, którą mam z mamą. Nie jest taka bieżąca. Nie dzwonimy do siebie co kilka dni, nie dajemy sobie jakichś update'ów w życiu. No... No słuchajcie, no nie zawsze, nie z każdym trzeba mieć nie wiadomo jaką relację, tak? Ja życzę, żeby to się zmieniło, natomiast no sam z tatą mam relację jaką mam i... No jestem gejem przecież, tak, i tutaj to... Chociaż prawdę wam, szczerze wam powiem, że to nie ma znaczenia w tym przypadku. Po prostu nigdy jakoś z tatą nie miałem pól jakby wspólnych. Po prostu. Tak nieraz już jest. A jeżeli ma coś się zmienić, to się po prostu zmieni. A na siłę tworzenie czegoś, czego do końca nigdy nie było, to też chyba nie ma sensu większego. I mamy taki mały kontakt, mamy. Poza tym on... Wiadomo, można nad tym pracować i tak dalej, ale... No nieraz jest tak, że po prostu nie jest ci po drodze i to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest rodzina, czy osoby zupełnie spoza rodziny. Więzy krwi nie mają większego znaczenia w tym. Po prostu tak nieraz jest. Coraz mniej tutaj przyjeżdża. Niekiedy jest tak, że go 3-4 miesiące nawet nie było. Nie wiem, czy rzeczy żałuję. Mi się wydaje, że tak chyba musiało być, tak się to poukładało i tak to jest. Ale powiem wam, że jego tata jest rozsądny w tym, co mówi. Po prostu jest rozsądny. Mi jest ciężko zmienić swoje poglądy na już, a jemu jest zmienić swoje poglądy też na już w stosunku do mnie. Myślę, że czas pokaże, jakoś się tam dotrzymy. No i to jest chyba najlepsze, co mogą zrobić, tak? Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie na występ Doris. Bardzo bym się ucieszył, a póki co próbuję walczyć o swoje życie i mam nadzieję, że kiedyś znowu się spotkamy tak już na miło bardziej. Brawo, brawo. Cofamy się tam na zostawkę. Taki cold as ice, tak? Teraz pokazujemy zupełnie innego faceta. Dobra, patrzymy i teraz. Super, patrzysz. Piękny, o wow. No, fotogeniczny jest. No jest. Fajne brwi ma bardzo. Pięknie, widzisz? Czy ty rozumiesz, jaki ty jesteś piękny? Kamera cię ewidentnie lubi. No, znaczy wyglądasz, jakbyś był prosto, kurde, z jakiegoś magazynu. Mateusz, wzruszasz mnie. I to nie chodzi o historię, chodzi mi o to, co dokładnie widzę. Twój temperament i wrażliwość i uroda, no bo to jest takie combo. W naszym świecie też to jest najlepszy miks. No co ja mam ci powiedzieć? Lubię takie spotkania jak to z tobą. Kasia, no tak! To jest inspirujące wręcz trochę, nawet. No, dziękuję bardzo. O. Mateusz, jako jedna z niewielu osób w tym programie pokazałeś dzisiaj nam bardzo duże spektrum swoich możliwości. Prawdę, pokazałeś bajkę o sobie, pokazałeś swoją pasję, pokazałeś modela. Jesteś taki pełnowymiarowy dla mnie. Mateusz, ja jestem zakochana w tobie. Wszyscy jesteśmy. Naprawdę, jesteś niesamowity i dziękuję ci, że wróciłeś do nas 6 lat później. Ja już mam ciarki, jak mówię do ciebie. Naprawdę jesteś niesamowity. Też. Jesteś niesamowity. Przechodzisz dalej! Yeah. Brawo! No, świetny chłopak, no po prostu świetny chłopak. Na całego poszli. Kibicuję. Świetny chłopak, super. Świętujemy dzisiaj. I też z takimi pochwałami. For revolution. Cieszy mnie bardzo, że Mateusz się rozwija, idzie do przodu i dąży do swoich celów. Niech się dzieje, niech się spełnia, niech jest. Tam jest taki wielki świat i to jest taki świat dla mnie obcy. No ale jak tak wybiera, no to... Znaczy, ja cieszę się, że ten tata pomimo wszystko daje mu tą, no, wolność, tak? Nie jest tak nastawiony, wiecie, jak często w takich przypadkach niestety jest, że, słuchajcie, nawet dochodzi do wydziedziczeń, co nie? Albo do jakichś zerwania kontaktu, więc tutaj naprawdę jest to okej. Okay. Jest to po prostu w porządku, jest to fair. To jest najważniejsze, chyba że jest to fair. Jestem oczywiście dumny jak z każdego dziecka. Tylko nie umiem tak tego okazywać. U nas jest tak ciężko z tym okazywaniem tych emocji, tej miłości, ale ona jest. Chciałbym, żeby mój tata był częścią przygody, którą właśnie idę przez życie.
Tak samo jak moja mama. Biegnę przed siebie w życie i mam nadzieję, że jakoś ładnie się potoczy. Ale fajnie to powiedział. Mam nadzieję, że jakoś ładnie się potoczy. Tak normalnie, a jednak tak ciepło. Moi drodzy, moje drogie, tego to dopłynęliśmy do końca pierwszego odcinka Top Model. Powiem wam, że jestem zaskoczony, że mi się to tak podoba. Było naprawdę fajnie i kurde, naprawdę, trochę się obawiałem, czy będę miał o czym gadać i tak dalej. No oczywiście, że było o czym gadać. A jeżeli wam przypadł do gustu mój film i moja skromna obecność w nim, zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Tutaj macie inne serie, które warto obejrzeć. Zresztą wszystkie warto, a jest ich teraz od groma u mnie. Więc do następnego, dzięki wielkie i pa pa!